Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie marszałku, witam. Dzień dobry, witam państwa. Panie marszałku, naprężali muskuły członkowie Sejmowej Komisji Śledczej, pompowali ten balonik. Przyszedł prezes Jarosław Kaczyński i spuścił z niego powietrze. Nie, panie redaktorze, nie można tak powiedzieć. Pan prezes Jarosław Kaczyński pewnie przyszedł na tą komisję z zamiarem, żeby wszystkim wykazać, że jest najmądrzejszy na świecie. Tymczasem odnotował parę wpadek, a najważniejsze... No, chociażby to, że kluczył z sytuacją, czy wiedział, czy nie wiedział, jeśli chodzi o zakup tego oprogramowania. Przecież dobrze wie, bo jest prawnikiem, że zakup takiego oprogramowania jest niezgodny z prawem, ponieważ nie mieści się w normach stosowanie takiego systemu inwigilacji dotyczącego bezpośredniego ataku na człowieka, ponieważ ustawa... Bezpośredni atak na człowieka to chyba za dużo powiedziane. Ten Pegasus chyba ani nie gryzie, ani nie szczypie, ani... Nie wiem, czego ale, jeszcze nie robi. Ale narusza pana przestrzeń osobistą, która często bardziej boli niż ta fizyczna i uważam, że jest to broń, która powinna być może stosowana, jeżeli prawa danego kraju to dopuszczają, wobec przestępców, wobec tych, którzy zagrażają bezpieczeństwu obywateli, a z pewnością szef kampanii wyborczej partii opozycyjnej nie był przestępcą zagrażającym bezpieczeństwu państwa. I o to tutaj chodzi, panie redaktorze, żebyśmy co do tego mieli pełne przekonanie, no że tak naprawdę ta władza dyskusja toczy się od miesięcy, od lat tak naprawdę, a pytam o samo przesłuchanie. Tak, przesłuchanie... Miały być, no w końcu trzy komisje śledcze zostały powołane. No tak. Przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego to taki punkt kulminacyjny już tego, co się od miesięcy nie, tak naprawdę myślę, dzieje. Że to nie jest punkt kulminacyjny. Moim chyba zdaniem... jakoś szczególnie pogrążony nie został prezes PiSu. Ale będzie jeszcze raz przesłuchiwany. Widać, że pan prezes jako prawnik także nie mógł właściwie odnieść się do kwestii niezłożenia przez siebie przysięgi, bo jeżeli wiedział, że ma zastrzeżone informacje, to mógł przecież zwrócić się wcześniej do pana premiera o zwolnienie z tego oklauzulowania. Jeżeli tego nie uczynił, to także mógł poprosić o zamknięte posiedzenie Sejmu. Zatem pan prezes Jarosław Kaczyński ma tutaj także wtopy, jeśli można użyć takiego języka. Wcale nie uważam, że dobrze wypadł. Chciał zrobić z tego posiedzenia takie to, show, które pokazywało... Ale wyborcy w mediach społecznościowych jechali po członkach tej komisji, jak tylko można. A ja uważam, piątek, panie redaktorze... Panie marszałku, naprawdę. A ja uważam, że to jest dopiero początek, że najważniejsze jest wskazanie, kto pociągał za sznurki w tej całej operacji zastosowania wobec obywateli w państwie demokratycznym takiego systemu, który jest po prostu totalnym systemem, który powinien być stosowany w oparciu o przepisy prawa, a przepisy polskiego prawa nie dozwalają na stosowanie Pegasusa. Kropka. To jest najważniejsze i myślę, że jeżeli komisja to udowodni tym ludziom, którzy przekroczyli prawo, to odpowiedzialność będzie na pewno karna. No, to już teraz swoją drogą równie dobrze prokuratura może się tym zajmować, jeżeli to było niezgodne z prawem. To dlaczego nie prokuratura, pani marszałek? Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, panie redaktorze, że prokurator generalny Adam Bodnar w tej kwestii na razie wypowiada się dosyć powściągliwie, zatem zastanawiam się, czemu tak robi. Być może jeszcze nie jest gotowy z przedstawieniem pełnych materiałów, ale powiedział coś takiego, że lista osób podsłuchiwanych tym systemem jest duża. A zatem w tym tygodniu ma być ujawniana, to mówił w tym studiu minister Tomasz Siemoniak w piątek, no że właśnie. W tym tygodniu będą ujawniane te nazwiska, informowane obydwaj, będą te osoby. Obydwaj pewnie pracują. Jeden jest ministrem sprawiedliwości, drugim szefem, koordynatorem służb, więc z pewnością ci dwaj panowie mają największą wiedzę w tym zakresie. Panie marszałku, no jeżeli chodzi o igrzyska, o nich rozmawiamy, tych będzie dużo, trzy komisje, codziennie prawie przesłuchania, za to z chlebem, bo jedno i drugie się łączy, może być problem, bo chleb będzie droższy wkrótce, czy w związku z oczywiście powrotem stawki VAT do 5%. Czy te proporcje nie zostały zaburzone, jeżeli chodzi o zmiany wprowadzane przez nową władzę, o ustawodawstwo, o no, poprawianie życia ludzi? Dobrze pan wie, panie redaktorze, a że... igrzyska z drugiej strony, dobrze, czy drugich nie jest za dużo? Ale przecież pan wie, kiedy ona była wprowadzona, ta stawka VAT obniżona. Wtedy, kiedy była bardzo wysoka inflacja. Była ona wprowadzona jako czasowe rozwiązanie. Prawda. To, że ono miało charakter czasowy, świadczy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości
drugi także. Do pierwszego kwartału. Do pierwszego kwartału, tak. Więc, a teraz, kiedy w dwutygodniowym rządzie wprowadzili zerowy VAT, bo wiedzieli, że i tak nie będą rządzić, to krytykują tę władzę. To jest oczywiste, że w pewnym momencie, kiedy inflacja spada, trzeba także wrócić do rynkowych zachowań i tak się po prostu stało. I obywatele to zrozumieją, tak? Zanim pana marszałka. Nie moim zdaniem wielu obywateli to zrozumie, aczkolwiek też ja rozumiem obywateli, że przecież nie wykazują entuzjazmu wtedy, kiedy muszą więcej płacić za żywność. Pan także nie wykazuje tego entuzjazmu, chociaż należy pan pewnie do ludzi, który to rozumie. No rozumiem, tak, no zdaję sobie sprawę, że inflacja jest na takim poziomie, właśnie, że jeżeli ta stawka ma wracać, to dziękuję panu za tę uczciwość, panie redaktorze, ale to nie jest jedyne rozwiązanie, teraz, które ten rząd zrobił, bo zbliżamy się do 100 dni. Tylko to trudno też mi bić brawo za takie rozwiązania, bo to nie trzeba jakiejś wielkiej naprawdę... Można dokonać obiektywnej oceny, jakiej dokonał pan redaktor i za to panu dziękuję. To by umiał każdy. Powrócić do wyższego poziomu stawki VAT to by umiała każda władza, tak samo jak zrezygnować z tarczy energetycznej za parę miesięcy, to by umiał każdy. Trudniej jest znaleźć pieniądze na takie rozwiązania, które obywatelom coś dają. Czy to się jednak, panie marszałku, nie składa na jakiś obraz, jak przyjdzie jedna zmiana w kwietniu, potem przyjdzie druga, jeżeli chodzi o energetykę, czy nie okaże się, że no, jednak odwrót od tego wszystkiego, co miało obywatelom ulżyć, może zbyt wielu obszarów będzie dotyczyło. Proszę nie antycypować zdarzeń, które być może nie będą miały miejsca. A to na podstawie wypowiedzi ministrów. Ja nie wykluczam, że mogą być różnego rodzaju rozwiązania, które będą urealniały budżet naszego kraju. Natomiast to jest dopiero... Ładnie powiedziane, urealniały budżet. To jest dopiero jedna rzecz. Więcej. Przecież też pan dobrze wie, że my jako Trzecia Droga zabiegamy o to, aby rozwiązania dotyczące składki zdrowotnej też miały swój epilog, jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym. To wszystko oczywiście w jakiś sposób musi także nad tym panować minister finansów, który dba o budżet, aby nie wejść w procedurę nadmiernego deficytu czy innych ograniczeń wynikających z praw unijnych. Oczywiście, panie redaktorze, liczymy się z tym, że może być różnie i tutaj zgadzam się z panem, że nie można niczego dzisiaj przesądzić. Panie marszałku, zacytuję premiera Donalda Tuska z portalu X wpis przed kilku dni. Taktyczne głosowanie części zwolenników Koalicji Obywatelskiej na Trzecią Drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą nasze własne przekonania. Podobnie napisał chwilę później Włodzimierz Czarzasty, szef Lewicy. Czy chyba raczej Lewicy. Robert Biedroń. Podobnie. Czy Robert Biedroń, przepraszam, tak, to był chyba Robert Biedroń. No w każdym razie no współprzewodniczący Lewicy. Czyli dobry wynik Trzeciej Drogi to jest zasługa Donalda Tuska, tak? Dobry wynik Trzeciej Drogi to jest zasługa twórców tego projektu, a na ostatniej prostej bardzo mocno pomógł pan premier Donald Tusk, który zwrócił się do wyborców, żeby głosować na swoich. Miał tutaj na myśli, żeby nie szukać gdzieś tam przywiezionych w teczce kandydatów, tylko głosować na ludzi stąd. Ja tak to zrozumiałem, a Polskie Stronnictwo Ludowe szczególnie, ale także politycy Trzeciej Drogi tworzący projekt są tymi kandydatami, którzy są ludźmi stąd. Ja jestem także posłem z Płocka, mieszkam w Płocku i moi współobywatele wybierają. Więc ja tutaj nie mam żadnego problemu z wypowiedzią pana premiera Donalda Tuska, chociaż oczywiście wyczuwam w tej wypowiedzi... Lekceważące, złośliwe, to wręcz obraza. Pan uważa, że to jest obraza, a ja tutaj dostrzegam pewną dozę irytacji, którą akurat pan premier Donald Tusk, moim zdaniem, na którą pan premier Donald Tusk może sobie spokojnie pozwolić, ponieważ w 2011 roku, panie redaktorze... Czyli deszcz pada pan jednak, panie marszałku, tam deszcz pada. Panie redaktorze, może tego nie pamiętać, ale w 2011 roku pan premier Donald Tusk zwrócił się do wyborców. Jeżeli nie chcecie głosować na Platformę, proszę was, zagłosujcie na Polskie Stronnictwo Ludowe. Więc tutaj, jeśli chodzi o premiera Donalda Tuska, to nie zawsze, czy też nie tylko wobec Trzeciej Drogi, czy też PSL-u, wykazuje się taką irytacją, ale także bardzo dużą pozytywną emocją. To teraz innego koalicjanta, zacytuję Adriana Zandberga, właśnie o składkę zdrowotną, o której pan marszałek już mówił, że to jest ważny dla was postulat. Nawet marszałek Hołownia mówił, że to jest być albo nie być wasze w koalicji. Adrian Zandberg w Superekspresie pisze tak. Miliony pracowników płacą składki od swoich dochodów. Kto dostaje wyższą pensję, ten płaci więcej na przychodnie i szpitale. Dlaczego milioner ma płacić mniejszą stawkę od kogoś, kto zarabia średnią krajową? Jak pan marszałek na to pytanie odpowie? Dlaczego? No dlatego, że dzisiaj mamy taką sytuację, że w ogóle
jest wszystko postawione na głowie i zgadzam się z pierwszą częścią wypowiedzi pana Adriana Zandberga, że ponad 1 000 000 polskich przedsiębiorców w wyniku zmian po tym słynnym Polskim Ładzie płaci relatywnie chyba 6-krotnie większą składkę niż płaciło wcześniej. Oczywiście sumarycznie nie jest to aż taka potężna kwota, no bo jeżeli ktoś płacił 50, a płaci 300, no to płaci oczywiście więcej, ale no nie jest to znowu... Ale pytanie, dlaczego ten przedsiębiorca czasami zarabiający powiedzmy 30 000 zł miesięcznie ma płacić więcej od pracownika, który na rękę dostaje 3 500 miesięcznie? Dlaczego ma płacić mniej? Dlaczego nie ma płacić więcej pracownika? Dlaczego nie ma płacić parę razy więcej od tego pracownika? Powinien płacić więcej, panie redaktorze. No, ale to wy chcecie powrotu do tego, co było, czyli do ryczałtu. Więc proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj jest na stole kilka rozwiązań. Okay. Nie możemy powiedzieć jednoznacznie, jakie rozwiązania chcemy wprowadzić, dlatego że w tej sprawie w koalicji trwa dyskusja. Wiem, że są dobre pomysły, które wyszły z Ministerstwa Zdrowia. One też, wiem, nie zadowalają przedsiębiorców. Mhm. Jesteśmy w dobrej dyskusji i myślę, że ten temat w tym roku powinien być rozstrzygnięty. Ale co to znaczy nasze być albo nie być? Dla PSL-u to jest też być albo nie być, tak jak znaczy, powiedział marszałek Hołownia. Te słowa oczywiście mają wymiar kampanijny, bo jesteśmy w kampanii wyborczej i przecież wiemy, że Trzecia Droga, Polskie Stronnictwo Ludowe, ale także Polska 2050, to są te ugrupowania, które w dużej mierze swój sukces wyborczy zawdzięczają poparciu przedsiębiorców. No, dużo o tym mówiliście w kampanii, mówiliśmy o tym. Ja jestem bardzo mocno przywiązany do projektu ZUS, który, składka zdrowotna, tak. Tylko, tak, który także pytanie o dowiezienie teraz. Mówię też o projekcie, który być może nie podoba się wszystkim przedsiębiorcom, szczególnie tym dużym, ale jestem do niego ogromnie przywiązany jako człowiek, który w ogóle jest entuzjastą samorządu. Mówię o powszechnym samorządzie gospodarczym. To jest też coś, co polscy przedsiębiorcy powinni zaimplementować z tych rozwiązań zachodnich, a także jako historyk przypominam, że powszechny samorząd gospodarczy istniał w II Rzeczypospolitej. To są te rozwiązania, które chcemy na sztandary wnieść. Ale bez nich nie będzie koalicji, bo być albo nie być, to znaczy, panie marszałku. Te rozwiązania muszą być, zwłaszcza, że one zostały wpisane do umowy koalicyjnej. Tak bardzo ogólnie zostały wpisane. Tak bardzo ogólnie. Nie jest powiedziane wprost, że będzie... Ale są rozwiązania... Tylko, że odejście od tego, co jest. Ale są rozwiązania, które nie zostały wpisane do umowy koalicyjnej i także zajmują nie tylko koalicję, ale opinię publiczną. Zatem jeżeli składka zdrowotna została zapisana do umowy koalicyjnej, no to po prostu każdy, komu na niej zależy, artykułuje chęć załatwienia tej sprawy. Marszałek Sejmu, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część naszego programu. Pozdrawiam serdecznie. Internetowa dogrywka ciągle przed nami. Słuchaczom Radio Plus życzymy zatem dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego cały czas jest z nami. Panie marszałku, Polskie Stronnictwo Ludowe będzie konserwatywną kotwicą w nowej koalicji rządzącej. To wy będziecie, tak jak teraz, jeżeli chodzi o kwestię zmiany prawa aborcyjnego. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, o co koalicjanci mają do was pretensje, odwleka tę sprawę. Tak będzie też z innymi, ogólnie je nazwijmy, światopoglądowymi sprawami? Najpierw, panie redaktorze, koleżanki i koledzy z Lewicy średnio spieszyli się ze składaniem wniosków, albo, żeby być precyzyjnym, musieli jeszcze je poprawiać. Dopiero jak je poprawili, zaczęli artykułować, że należy nad tymi projektami pracować. Pan marszałek Szymon Hołownia, moim zdaniem, postąpił roztropnie i mądrze, bo chciał zadbać, i to była cała intencja, która stała za tym, żeby wyznaczyć termin na 11 kwietnia, chciał zadbać o to, aby wszystkie projekty przeszły, można powiedzieć, suchą stopą przez pierwsze czytanie, żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład głosami konserwatywnych posłów zostaje odrzucony w pierwszym czytaniu projekt Lewicy i odwrotnie, na przykład projekt nasz zostanie od trzeciej drogi. Więc ten proces dochodzenia do zabezpieczenia tego spokoju legislacyjnego musiał trochę trwać i dlatego marszałek Szymon Hołownia... Jak mówi pan o spokoju, to od razu mi słowa Anny Mariusz Gorskiej przychodzą do głowy, ale... Słowa nieakceptowalne no, i prawda. Słowa, które nie powinny paść. Myślę, że szefowa klubu, jeżeli na najbliższym posiedzeniu Konwentu Seniorów nie skorzysta z okazji i nie przeprosi marszałka Hołownię, no to znaczy, że naprawdę za daleko poszła i w ogóle nie ma jakiejś autorefleksji w tej sprawie. A jeżeli nie przeprosi, to co? Jakieś konsekwencje powinny być
nie wiem, koalicyjne, jest jakieś gremium koalicyjne, jakaś rada koalicji, jakoś to no, jest... Panie redaktorze, pani to ja powiedziałem, że powinna przeprosić. Może ona uważa, że nie powinna przeprosić. Nie, na temat przeproszenia nie robiliśmy... Uważała, że powinna, to by przeprosiła, na, a może jakby uważała, że nie powinna tak mówić, to by nie powiedziała. No, więc... Wszystko to prawda. Powiedziała, napisała, wiemy o tym, że ludzie różne rzeczy piszą, szczególnie w różnych porach, więc nie chcę akurat tutaj niczego podejrzewać, bo nie ma, no, nie taka moja intencja. Powinna przeprosić, takie jest moje zdanie i to by temat oczywiście zamknęło. Okej, jeżeli chodzi o to bycie konserwatywną kotwicą, widzi pan taką rolę dla PSL-u? Widzę. PSL konserwatywną kotwicą nowej koalicji? Widzę, panie redaktorze, dlatego że my jesteśmy tym ugrupowaniem, które po pierwsze nawiązywało do poczucia wspólnoty, a wspólnota to jest ta wartość, która została w ostatnim czasie bardzo mocno podkopana. Przywiązanie do chrześcijańskiej tradycji naszej kultury to jest także bardzo bliskie wielu politykom Polskiego Stronnictwa Ludowego i to wybrzmiewa w kampanii wyborczej, bo ja, panie redaktorze, ostatnie dni poświęciłem na spotkania wspomagając kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie, tak? W terenie. I jest rozmowa, jeśli chodzi o wybory samorządowe, o drodze, jest rozmowa o kanalizacji, jest rozmowa o komunikacji. Natomiast te wybory nie charakteryzują się tą warstwą ideologiczną, którą lewica chce narzucić. Ja rozumiem, dlaczego to robi. Nie rozumiem, dlaczego nas atakuje, bo można narzucać własną agendę, nie atakując przyjaciół z koalicji. Tymczasem no, te różne wycieczki, nie szukajcie trzeciej drogi. Jak ktoś będzie chciał odnaleźć lewicę, to odnajdzie, a jak ktoś będzie chciał odnaleźć trzecią drogę, to bez Włodzimierza Czarzastego zachęt czy też zniechęcania także trzecią drogę odnajdzie. Więc niech każdy z nas skupi się na tym, żeby w sumie po wyborach kwietniowych doprowadzić do tego, żeby wszystkie sejmiki, większość miast po prostu odbić, czy po prostu wygrać w tych przestrzeniach. No wszystkie to chyba nie Podkarpacie zostanie w rękach Prawa i Sprawiedliwości. To i tutaj akurat, ponieważ często jestem skłonny do zakładania się, w tej kwestii jako samorządowiec także były, jako osoba, która realnie ocenia sytuację, jednak nie byłbym w stanie się założyć z nadzieją, że wygram. Czyli ten jeden zakłada pan marszałek, że Podkarpacie zatrzymam. Panie marszałku, ale jeżeli jeszcze przy tej konserwatywnej kotwicy się zatrzymam, no bo bez was tak naprawdę nowa koalicja wiele nie może. Bez was, bez trzeciej drogi. Większości nie ma, a jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe, to w Sejmie też próżno szukać byłoby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy sojuszników dla pewnych rozwiązań. To oznacza, że no, rewolucji światopoglądowej nie będzie? Ale przecież my nie zapowiadaliśmy rewolucji światopoglądowej. Nawet w tej kwestii, o której pan już wspomniał, czyli aborcji, staramy się mówić spokojnym głosem. I tutaj jeszcze raz powiem, marszałek Hołownia przeprowadzi to skutecznie, aby wszystkie projekty znalazły się w Komisji Nadzwyczajnej, żeby czekać na dobre rozwiązanie w postaci sprawozdania. Ale też chciałbym, panie redaktorze, zwrócić uwagę, a pan pewnie jako obserwator sceny politycznej przyzna, że jeżeli nie chcemy robić jakiejś takiej agresji na zdrowym rozsądku i nie chcemy żyć w alternatywnej rzeczywistości, to chyba żaden projekt, nawet nasz, najbardziej bliski panu prezydentowi i PiS-owi, chyba nie ma szans w tej rzeczywistości kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy. No jak pan uważa? Ja uważam, że nie ma szans nawet nasz projekt. Oczywiście to nie oznacza, że tego nie trzeba robić. To róbmy to, ale przecież pan Andrzej Duda nie podpisze żadnego z projektów, nawet jeżeli by przeszedł nasz, czyli ten najbardziej, można powiedzieć, łagodny, jeśli chodzi o podejście. Może referendum by podpisał, nie wiem. W wywiadzie, który udzielił w Stanach Zjednoczonych, powiedział słynne już zaklęcie, że w sprawach praw człowieka nie robi się referendum. I to samo mówi lewica, tyle że no, trochę chyba... I to samo mówi Kościół, ale co innego mają człowieka, wszyscy na myśli. Wszyscy. Widzą, panie marszałku, to jeszcze chciałem zapytać o jedno. No, pan jest wicemarszałkiem Sejmu, więc o pracę Sejmu warto pana marszałka pytać, a z Markiem Jakubiakiem z Kukiz 15 niedawno rozmawiałem, powiedział, że on tak leniwego Sejmu to jeszcze nie widział. Coś w tym jest chyba, prawda? To znaczy mam zupełnie... Jeżeli chodzi o efekty prac tego Sejmu, znaczy, to co z niego wychodzi? Panie redaktorze, powiem to tak. To urobek skromny jest. Tak. Znaczy, nie jest urobek skromny, tylko chcę powiedzieć jedno, że kiedy wygraliśmy te wybory i ukształtowało się prezydium Sejmu, to właśnie Sejm, panie redaktorze, był jedynym
organem państwa, który pracował niemalże permanentnie. No, przez miesiąc, od połowy listopada do połowy grudnia, tak. No, było teraz, takie jedno rozciągnięte drugie posiedzenie. Teraz, panie redaktorze, Sejm przecież dzisiaj pracuje na podstawie kilku materii. Pierwszy, przedłożeń rządowych, drugie, projektów poselskich. Mhm. I to wszystko jest realizowane tak, jak jest składane i tak, jak jest po prostu nadawane są numery druków. Nie ma żadnych zamrażarek. To chciałby pan Marek Jakubiak... Zagraliśmy już o obszarze jednym, w którym jednak jakieś spowolnienie jest. Ale po prostu, jeżeli mierzyć w czymś efekty pracy Sejmu, to chyba w liczbie ustaw, panie marszałku, no bo w czym jeszcze? Uchwał ewentualnie tej kadencji, one jeszcze są bardzo ważne. Ale tych ustaw jest po prostu bardzo mało. Na razie jest bardzo mało. To jest pana zdanie. Moim zdaniem jest tyle, ile potrzeba. I Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pod berłem, że tak powiem, marszałka Hołowni z pewnością nie może być nazwany i określony jako Sejm leniwy, bo jest to Sejm, który wykonuje swoją pracę. To ostatnie zdanie już po 100 dniach prawie pracy nowego rządu, bo w piątek chyba ta setka mija. Pan marszałek jest dumny z waszego dorobku? Jestem dumny co najmniej, panie redaktorze, trzech rzeczy. Po pierwsze to, że dzięki wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi mamy 4,2% PKB na uzbrojenie, to jest 170 miliardów. Drugie, że dzięki temu, że mamy taką, a nie inną koalicję, miliardy z KPO wpłynęły do Polski. I po trzecie, że nauczyciel Polski przestał być koniecznym kosztem, a być może stanie się wartością dodaną dzięki pożyczce. A mówił to wicemarszałek. Podwyżce pożyczki też nauczyciel. Mniej pożyczek będą być może musieli brać nauczyciele. Bardzo dziękuję. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu Polskiej Stronnictwa Ludowego, był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu marszałkowi i państwu życzę. Do zobaczenia. Jak najmniej pożyczek oczywiście. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam na spotkanie z Kamilą Wierzycką i jej gośćmi. Dzień dobry Państwu w poniedziałek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka. Witam Państwa, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu. Po godzinie 9.45 u Państwa dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś, drodzy Państwo, Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych ponownie przesłucha byłego wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia. Były sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych ma podczas posiedzenia skonfrontować swoje słowa z zeznaniami byłego prezesa, wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej Grzegorza Kurdziela. Przypomnę, że podczas styczniowego posiedzenia komisji Soboń przekonywał, że nie brał udziału w organizacji wyborów kopertowych, wyborów w 2020 roku, czemu, jak się okazało, zaprzeczyli zeznający później byli prezesi Poczty Polskiej. No i teraz panowie muszą skonfrontować ze sobą swoje zeznania, a komisja, a przede wszystkim państwa jako opinia publiczna ocenić, kto ma rację, tym bardziej, że tych konfrontacji
W najbliższym czasie szykuje nam się kilka. Radosław Sikorski w Brukseli weźmie udział w spotkaniu szefów dyplomacji Unii Europejskiej, którzy będą rozmawiać za pomocą łączy wideo z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Antonym Blinkenem. Następnie podobną rozmowę odbędą z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą. Główne tematy tego spotkania to oczywiście Rosja i nowe sankcje nakładane na tych, którzy mogli przyczynić się do śmierci Nawalnego. Ukraina, a także Bliski Wschód. Rada formalnie zatwierdziła decyzję o przeznaczeniu 5 miliardów euro na uzbrojenie Ukrainy. Z tej sumy pół miliarda zostanie przeznaczone na misję szkolenia ukraińskich żołnierzy, która ma miejsce między innymi w Polsce. Kolejny miliard zostanie przekazany na wspólne zakupy, a reszta na dostawy broni z krajowych magazynów i zakupy za granicą. Są to nowe, bardzo konkretne pieniądze i o nich dziś ministrowie dyplomacji państw Unii rozmawiać będą. Wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych zapowiedział pozew przeciwko prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu. Przepraszam bardzo. W związku z jego wypowiedzią na piątkowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa przekazał również, że będzie wnioskował o uchylenie immunitetu Kaczyńskiemu. Ja przypomnę państwu, że prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas przesłuchania w piątek przez komisję był dopytywany, czy faktycznie Pegasusem byli inwigilowani wyłącznie szpiedzy i gangsterzy. Odparł, że także osoby, które dopuszczały się przestępstw, które trudno określić jako gangsterskie. Wspomniano o rzekomo inwigilowanym, bo ja tego nie wiem, Romanie Giertychu, mówił Jarosław Kaczyński. Tam chodziło o nadużycia różnego rodzaju, między innymi VAT-owskie. Taką tezę postawił Jarosław Kaczyński. No i teraz prawdopodobnie w związku z tym będzie musiał stanąć przed sądem. To jest Ekspres Biedrzycki. Zapraszam państwa. Są ostateczne wyniki, drodzy państwo, pseudowyborów prezydenckich w Rosji. Władimir Putin wygrywa wybory w Rosji, zdobywając ponad 87% głosów. No jeńców nie brał, trzeba przyznać. Tak przynajmniej wynika z danych opublikowanych dziś rano na oficjalnej stronie internetowej Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej. Wczoraj zakończyły się trwające od piątku pseudowybory, no bo przecież nie będę używać słowa wybory do tego, co tam miało miejsce. Dzisiaj rano przekazano, że już przeliczono głosy z ponad 99% protokołów. No i przypomnę, 87,32% wszystkich głosów miał zdobyć Władimir Putin. To jest stan na godzinę 7 czasu moskiewskiego. Wybory te nie mogą być uznane za legalne, wolne ani uczciwe. Takie jest oficjalne stanowisko polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zaznaczono także, że wbrew prawu międzynarodowemu wybory zorganizowano także na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopolu, jak również na terytoriach obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporowskiego oraz chersońskiego. Głosowanie przeprowadzono także, proszę sobie wyobrazić, w Mołdawii, a dokładnie w mołdawskim Naddniestrzu oraz należących do Gruzji regionach m.in. w Osetii Południowej i w Abchazji. Tak zorganizowane wybory, w cudzysłowie rzecz jasna, nie mogą być uznane za ani legalne, ani wolne, ani uczciwe. Tak mówi komunikat polskiego MSZ. Tymczasem mamy bardzo głośny spór dotyczący utraconych według teraźniejszej opozycji milionów dla zbrojeniówki. Krótka historia, szybko państwu opowiem. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił, że opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, ma ogromne pretensje, że Niemcy dostali na produkcję amunicji 170 milionów euro, a Polska 2 miliony euro. Tymczasem, jak zauważył, trzy nasze firmy tylko wnioskowały o 15 razy mniej środków niż Niemcy ostatecznie dostały. Oczywiście Mariusz Błaszczak, był minister obrony narodowej, bardzo mocno zaniepokoił się sprawą. Napisał, że skandalem jest stan polskiego przemysłu obronnego obecnie. Później oczywiście odpowiedział mu w ten sam sposób Cezary Tomczyk. No, pan Mariusz Błaszczak stwierdził, że to jest dość śmieszne, że Donald Tusk, król Europy, tak to dokładnie brzmiało, załatwił dla Polski całe 0,42% z unijnego programu produkcji amunicji. No ale drodzy państwo, Mariusz Błaszczak zapomniał wspomnieć o tym, że wnioski o te dofinansowania
przyjmowano do 13 grudnia 2023 roku, czyli do dnia, w którym rząd Donalda Tuska, jak i sam Donald Tusk zaczynali swoje rządy. W związku z tym za całość odpowiedzialny jest jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości. O tym już Mariusz Błaszczak nie pisze. Ja raz jeszcze podkreślę, wszystkie wnioski przyjmowano do 13 grudnia 2023 roku i efekt działalności ministra Błaszczaka oraz wszystkich zajmujących się polską zbrojeniówką jest taki, że wnioskowały o dofinansowanie tylko 3 firmy z Polski. Przypomnę, o 15 razy mniej niż Niemcy dostały ostatecznie, z czego co najmniej jeden z tych polskich wniosków złożono nie do tego programu. Programy się Państwu w MON-ie pomyliły, no ale to oczywiście nie przeszkadza obecnie rwać się włosów z głowy teraz politykom Prawa i Sprawiedliwości. No tylko problem na tym, polega na tym, że sami zgotowali tę sytuację, o czym warto jednak pamiętać. Minister Soboń, były minister Soboń, już Państwu wspominałam, dzisiaj ponownie stanie przed komisją śledczą, będzie konfrontacja z wiceprezesem, byłym wiceprezesem Poczty Polskiej Grzegorzem Kurdzielem. Po 10 powinno się to przesłuchanie rozpocząć. Oczywiście chodzi o to, że pan Soboń, pamiętają państwo to właściwie to trudno przesłuchaniem nazwać, dlatego że on ponad 100 razy podkreślił, że nie będzie odpowiadał na pytania, bo wszystko, co miał do powiedzenia, zostało zawarte w jego oświadczeniu złożonym przed zadawaniem pytań przez posłów z komisji śledczej. To wszyscy pamiętamy, dość kabaretowo wyglądało. No w każdym razie pan Soboń twierdzi, że nie miał nic wspólnego z organizacją wyborów kopertowych. Zupełnie innego zdania jest zarówno Jacek Sasin, jego przełożony, ówczesny, jak i prezesi Poczty Polskiej, którzy mówią, że to właśnie z panem Soboniem w sprawie organizacji wyborów się kontaktowali. No i dzisiaj konfrontacja w tej sprawie. Zobaczymy, co pan Soboń będzie mówił i czy powie coś więcej niż to, że wszystko, co miał do powiedzenia, zawarł już w oświadczeniu złożonym przed posłami z komisji śledczej wcześniej. Czekamy, zobaczymy. Szefowie dyplomacji Unii Europejskiej spotykają się z Amerykanami i Ukraińcami, oczywiście za pomocą łączy internetowych. Najpierw będą rozmawiać z Antony Blinkenem, później z ministrem Dmytro Kulebą. Oczywiście, tak jak już państwu wspominałam, to jest kwestia sankcji na kolejnych obywateli Rosji, którzy mają coś wspólnego prawdopodobnie ze śmiercią Aleksieja Nawalnego, ale także oczywiście będą poruszane kwestie dotyczące wsparcia dla Ukrainy i tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. 5 miliardów euro na uzbrojenie dla Ukrainy ma iść od krajów Unii Europejskiej. A teraz Jarosław Kaczyński, który zaprezentował nam taki proces myślowy od stróża niedołęgi, nocnego stróża niedołęgi do nocnego rabusia. Oczywiście nie trudno domyślić się, kogo pan prezes miał na myśli. W Krakowie podczas konwencji samorządowej Prawa i Sprawiedliwości prezes PiS oczywiście skrytykował premiera Donalda Tuska. Wrócił do rządów, które zostały objęte przez Tuska w 2005 roku, czyli niemal 20 lat temu. No i stwierdził, że wtedy mieliśmy podział na Polskę liberalną i solidarnościową. Wtedy PiS był za drogą solidarnościową. Przeciwnicy za kontynuacją drogi liberalnej i jego zdaniem, Jarosława Kaczyńskiego, było to państwo nocnego stróża, stróża niedołęgi, który nie był w stanie niczego upilnować, bo Polska była rozkradana na wielką skalę. To zabawne, muszą państwo przyznać, jak Jarosław Kaczyński mówi o rozkradaniu państwa na wielką skalę. No ale kontynuujmy. Ten nocny stróż niedołęga zmienia się w nocnego rabusia teraz, zdaniem pana prezesa. Wracają ludzie, którzy byli związani z przedsięwzięciami, które można określić jako rabunek. No i podkreślił, że za rządów jego formacji Polska nie była dyktaturą. Gdybyśmy byli dyktaturą, wszystko wyglądałoby inaczej. Mieliśmy dużo, dużo mniej władzy niż miał Tusk. Czyli rozumiem, że według pana prezesa to za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości nie PiS rządził, tylko Donald Tusk. I w sumie tak kawa na ławę chciałabym się dowiedzieć, którzy ludzie i z jakimi przedsięwzięciami, które można określić jako rabunek, funkcjonują w dalszym ciągu w polskiej polityce. No bo prezes rzucił takie oskarżenie, ale niestety nie doczekaliśmy się w tej sprawie żadnych konkretów. Są jacyś ludzie i jakieś przedsięwzięcia, które można określić jako rabowanie państwa. Niestety, mimo że bardzo czekałam, naprawdę z zapartym tchem, nie dowiedziałam się ani o co, ani o kogo może panu prezesowi chodzić. Ale okazuje się, że to nie jest chyba największy problem Jarosława Kaczyńskiego obecnie. No bo okazuje się, że suwerenna, kiedyś solidarna Polska zaczyna
kopać dołki pod Prawem i Sprawiedliwością, a konkretnie robi to Patryk Jaki, który skrytykował byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Słowa pana europosła wywołały, no, delikatnie rzecz ujmując, burzę w obozie Zjednoczonej Prawicy. W trakcie piątkowego spotkania otwartego w Pabianicach pan Jaki publicznie rozliczał polityków PiSu, między innymi z niewłaściwego jego zdaniem podejścia do Unii Europejskiej. No, zgrana płyta, państwo doskonale pamiętają, co suwerenna wcześniej Solidarna Polska mówiła na temat polityki Mateusza Morawieckiego, ale jednak jeżeli się to z taką intensywnością powtarza w trakcie kampanii wyborczej samorządowej, no to o czymś już świadczy, o czym zresztą na pewno dzisiaj z panią dr Pietrzyk Zieniewicz rozmawiać będziemy. Przekonywał Patryk Jaki, że trzeba zadać sobie pytanie, kto wewnątrz naszego obozu za to wszystko odpowiada i robić wszystko, żeby już nie miał wpływu na to po raz kolejny. Nawet to już chyba nie jest walka bulldogów pod dywanem, drodzy państwo, tylko absolutnie na dywanie, żeby nie powiedzieć na wysokości lamperii. Ktoś te wszystkie dziadostwa, mówi Patryk Jaki, w Unii Europejskiej podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada, jeżeli będzie jeszcze raz Morawiecki premierem, to ja państwu gwarancji żadnej nie daję, że nie będzie tak samo, ale oberwało się także prezydentowi Dudzie. Jak przekonywał bowiem Patryk Jaki, to on jest odpowiedzialny za brak wprowadzenia przepisów tak zwanej ustawy medialnej. No kto to zawetował, pyta Jaki? Bynajmniej nie był to Bronisław Komorowski. No i oczywiście mnóstwo odpowiedzi do Patryka Jakiego ze strony polityków PiS. Pan Waldemar Buda mówi, że to chęć ponownego wyboru do Europarlamentu kosztem całego obozu i że to świadczy o krótkich spodenkach, które nosi pan Jaki. Później oczywiście są jeszcze odpowiedzi kolegów pana Jakiego, tym pana Ozdoby, który przekonuje, kto nosi krótkie spodenki i że krótkie spodenki nosił Mateusz Morawiecki, który podpisywał kamienie milowe, żeby później udawać, że nie on to zrobił. No i tak wygląda, drodzy państwo, kampania samorządowa w wykonaniu Zjednoczonej Prawicy. Teraz pojawia się pytanie jeszcze a propos prezesa. Czy pani Magdalena Sroka straci stanowisko przewodniczącej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa? No bo nie milknął echa tego piątkowego przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego i Rzeczpospolita donosi, że w Koalicji Obywatelskiej pojawiły się głosy, że przewodnicząca Sroka poległa w starciu z prezesem PiS i że należy ją wymienić. I według dziennika, podkreślam, według dziennika, żeby nie było, że ja tu cokolwiek spekuluję, Jarosław Kaczyński przez całe przesłuchanie nie dał się sprowokować, bo tutaj cytat był na lekach. I na koniec groźby śmierci dla Michała Kołodziejczaka, wiceministra wiceministra rolnictwa i szefa Agrounii. Mówi Michał Kołodziejczak, że do Ministerstwa Rolnictwa trafiła informacja, że był rzekomo podłożony jakiś ładunek pirotechniczny czy wybuchowy, mówiąc w skrócie, bomba. Informacja kończyła się słowami: Michale Kołodziejczaku, zabijemy cię. Tak relacjonuje wiceminister rolnictwa. Podkreślił, że po sprawdzeniu okazało się, że to były tylko pogróżki i żadnego ładunku nie znaleziono. Sprawą zajmuje się policja. Szukałam czegoś przyjemnego dla państwa na ten poniedziałkowy poranek, ale jak państwo widzą, na politykę nie możemy liczyć, ale możemy liczyć na sport. Nasza królowa Iga Świątek 19 turniej wygrała. No i gdyby tak politycy działali jak sportowcy, to ten świat wyglądałby zupełnie inaczej. Marek Borowski, za chwilę już u państwa, zapraszam. Zbliżają się do tej sytuacji, którą opisywałem w 2013 roku, kiedy uzasadniałem w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska. Bo tam opisałem między innymi system, gdzie wszystkie te instytucje kontroli, nawet GUS, bo to też jest swego rodzaju instytucja kontroli, że wszystko to zostało wyłączone. Oni sądzą, że to całkowite wyłączenie im się uda, bo chcą wyłączyć także opozycję. Pamiętajcie państwo, że to też jest instrument demokratycznej kontroli. I wtedy już hulaj dusza, piekła nie ma. Jeżeli nie będą mieli dostępu do pieniędzy, do stanowisk, to będzie po prostu koniec PiSu, dlatego że ich interesuje w tej chwili tylko i wyłącznie to. Ale dla nas, drodzy państwo, wybory samorządowe są ważne, dlatego że ta faza, ten etap sprzątania po PiSie, który jest konieczny, dlatego że bez przywrócenia samorządności, bez przywrócenia wolnych mediów, bez przywrócenia demokracji, bez umocnienia praw kobiet, nie ma co w ogóle mówić o nowoczesnym państwie. To prawda, że 5 albo 6 lat temu popierałem referendum aborcyjne. To prawda. Ale spotkałem, Szymonie, na swojej drodze mądrych ludzi. Mądre kobiety, mądrych naukowców.
Czy to jest tak, Szymon, że musisz się zasłaniać kwestią referendum po to, żeby powiedzieć, że jako prezydent naszego kraju, jeżeli zostaniesz wybrany, nie podpiszesz ustawy aborcyjnej? Czy to jest tak, że szukasz takiej drogi, żeby się zasłonić, żeby się schować, żeby odwlec cały ten czas? Państwa gościem senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski, były marszałek Sejmu. Dzień dobry. Dobry. Panie senatorze, przypomina pan sobie jakąkolwiek kampanię samorządową, która była tak zdominowana przez politykę centralną i temat związany z polityką centralną? To przypominam sobie wiele rzeczy. No ale faktycznie mamy teraz sytuację taką, kiedy nastąpił, można powiedzieć, pewien przewrót polityczny w Polsce po 15 października. PiS, tak na marginesie, to jest dość zabawne, mianowicie PiS przesunął wybory samorządowe z jakichś oczywiście sobie wiadomych powodów. Partykularnych, rzecz jasna. Partykularnych, to znaczy uważano, że tak będzie lepiej. I tak na ogół jest. Jak się gmera przy ordynacjach wyborczych po to, żeby je zmienić na swoją korzyść, albo przesuwa termin też dla siebie, to potem się okazuje, że to się zupełnie odwraca. Czyli PiS wpadło we własne sidła, pana zdaniem? Absolutnie wpadło we własne sidła, no bo przegrało wybory parlamentarne. To spowodowało zmianę nastawienia społeczeństwa. To tak na ogół jest, że po wygranych wyborach przez jakiekolwiek ugrupowanie, rośnie dla niego poparcie generalnie. No i nagle pojawiają się wybory samorządowe, gdzie można powiedzieć, że może być dalszy ciąg tej samej historii. Panie marszałku, a ma pan takie przekonanie, że Koalicja Obywatelska, bo no to jest główny składnik koalicji rządzącej, w dalszym ciągu jest na fali, czy ten miesiąc miodowy już się powoli kończy? No, sondaże pokazują, że to poparcie dla Koalicji Obywatelskiej jest lekko wyższe niż było w wyborach parlamentarnych, natomiast dla PiS-u jest wyraźnie niższe, więc to jest kluczowe tutaj i dlatego te wybory, o ile w poprzednich wyborach samorządowych, tutaj głównie ja mówię o wyborach do sejmików, dlatego że sejmiki są najważniejsze, że one, one przerabiają największe pieniądze, tak. Również dysponują miejscami pracy. I w poprzednich wyborach to był zawsze jakiś podział. No, trochę więcej dla rządzących, trochę mniej dla opozycji, ale był to jakiś podział. Teraz dla PiS-u, który jest osamotniony, można powiedzieć, że no w zasadzie no nie ma koalicjantów, no, mówiąc krótko. Zdolności koalicyjnej, jakiejkolwiek. Zdolności tak. koalicyjnej. To dla PiS-u są to wybory być albo nie być. I z tych 8 województw, którymi dysponowali do tej pory, tam część się już wykruszyła, ale po tych wyborach może się okazać, że nie będzie ich wcale, albo zostanie jedno czy dwa. A to jest poważna rzecz i to może prowadzić do dalszych konsekwencji wewnątrz PiS-u. Jak pan rozumie te wybory, to być albo nie być? No bo oczywiście ja wiem, co znaczy być albo nie być, ale w kontekście politycznym, czy naprawdę sądzi pan, że porażka PiS-u w tych wyborach, tylko też właśnie co traktujemy jako porażkę? No bo utratę sejmików traktujemy jako porażkę, czy to, że będzie drugim ugrupowaniem, na które wskażą wyborcy w kontekście procentowym, co pan traktuje jako porażkę Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach? No niewątpliwie utratę władzy w sejmikach. Tak. Mhm. Dlatego, że no jednak... I tego się pan spodziewa? Z całą pewnością to nastąpi. Natomiast czy będzie to druzgocące, to znaczy żaden sejmik już nie będzie w rękach PiS-u, czy też, nie wiem, może zostanie Podkarpacie i może jeszcze Lubelskie, trudno powiedzieć, ale tak czy owak z tych 8, które mieli, a to była połowa kraju, no to wiele się nie uratuje. I co to znaczy być albo nie być? To co, PiS się rozpadnie po wyborach samorządowych, jeżeli one okażą się spektakularną porażką, czy po prostu będzie musiał się przepoczwarzyć, czy obóz Zjednoczonej Prawicy, o czym wystąpienie pana Jakiego troszkę może świadczyć, po prostu się rozpadnie? Co pan traktuje jako nie być w kontekście partii Jarosława Kaczyńskiego? W PiS-ie już zaczęły się ruchy odśrodkowe w tej chwili. Ja przypomnę, że tu nie chodzi tylko o Jakiego i o
suwerenną czy poprzednio Solidarną Polskę, która, można powiedzieć, kopała te dołki pod PiS-em cały czas. Pod Morawieckim. No, pod Morawieckim, ale w sumie pod PiS-em. Ale ja przypomnę, że nie tak dawno pan Morawiecki ogłosił chęć objęcia kierownictwa w PiS-ie. Tak. Ponieważ Kaczyński stwierdził, że jeszcze tylko rok będzie szefem, a potem udaje się na zasłużoną emeryturę. Ale jak zwykle się nie sprawdziło. No, to jest inna sprawa, ale natychmiast wyskoczył, jak, że tak powiem, diabeł z pudełka, pan były premier Morawiecki, powiedział, to ja jestem chętny, to ja startuję, tak? Otóż to natychmiast uruchomiło również innych, którzy pana Morawieckiego nie cenią i nie lubią. Kaczyński zorientował się, że to może... To słynne zagranie Jarosława Kaczyńskiego, który łebek wyskoczy i wtedy można... Więc, to była taka gra dla dzieci, pamiętam. Tak, tak, wiem, młoteczkiem się uderzało. Więc Kaczyński zorientował się, że to będzie prowadziło do szybszego rozbicia PiS-u, zbyt szybkiego, a tu przecież wybory samorządowe, i stwierdził, że jeszcze poczeka. No niemniej jednak to oznacza, że te wewnętrzne ruchy już się zaczęły i moim zdaniem, jeśli ta przegrana będzie druzgocąca, to będzie prowadziło do dezintegracji wewnętrznej. Ale wszystko wskazuje na to, panie marszałku, że no nie będą te wybory cieszyć się, ja już nie mówię taką popularnością jak te z 15 października, ale w ogóle te prognozy frekwencyjne nie są najlepsze. I mam wrażenie, że po tym pierwszym zachłyśnięciu się, jak pan to powiedział dzisiaj, użył pan takiego sformułowania, że nastąpiła nie rewolucja polityczna, no na samym początku mniej więcej, że ten zapał już powoli opadł. Ludzie zaczęli orientować się, że ci się wyzywają od tego, kto nosi krótkie spodenki. Tu Hołownia już się kłóci z Czarzastym w sprawie aborcji, sobie kłamstwa wzajemnie zarzucają. Tusk się temu wszystkiemu przegląda i właściwie no, nie do końca wie, jak tych koalicjantów doprowadzić do porządku. I że ludziom już ten entuzjazm no, spada. Delikatnie rzecz ujmując, nie ma pan takiego poczucia i nie ma pan świadomości zagrożenia, czy poczucia zagrożenia, że to może PiS-owi pomóc, bo wiemy, że niska frekwencja zawsze pomaga Prawu i Sprawiedliwości. No, z całą pewnością ta frekwencja nie będzie taka, jak była w wyborach parlamentarnych. W wyborach parlamentarnych chodziło o odwrócenie bardzo niebezpiecznego trendu dla Polski i odsunięcie PiS-u od władzy. Teraz ta stawka nie jest oczywiście tak poważna. Więc ta frekwencja będzie mniejsza i zresztą dla obozu 15 października to jest pewne ryzyko, to prawda, to znaczy, że no, wyborcy tej koalicji, naszej koalicji mogą dojść do wniosku, że właściwie to, co najważniejsze, zostało już załatwione. A teraz to już tam może niekoniecznie. Nic bardziej mylnego, jak rozumiem, dlatego, z perspektywy. No absolutnie, dlatego też i no, duże takie nawoływania jednak do mobilizacji i do tego, żeby to, co Trzaskowski cały czas powtarza, że to dopiero był pierwszy krok, wybory 15 października. Ale rzeczywiście takie niebezpieczeństwo niższej mobilizacji, mniejszej mobilizacji istnieje. Czyli czym dla koalicji 15 października są to wybory samorządowe? Skoro pierwszym krokiem były te 15 października, to obecne będą taką kropką nad i, będą takim papierkiem lakmusowym jednocześnie, jak ludzie odbierają tych kilka miesięcy rządów nowej władzy? Czy jak pan traktuje oczywiście też politycznie, rzecz jasna, ten jest wszystkim, ten jest wyborczy. I papierkiem lakmusowym, jak odbierają władzę po tych paru miesiącach. Dalej, dla poszczególnych ugrupowań, które wystartują osobno, jak wiadomo, jest to także sprawdzian, czy coś się zmienia w nastrojach. Trzecia droga, która osiągnęła zaskakujący wynik w wyborach parlamentarnych, sondaże dawały tam 8%, 9%, w porywach 10%, uzyskała 14%. Istniało pewne podejrzenie, że jakaś część wyborców innych partii głosowała taktycznie. Co zresztą taktycznie. Ostatnio Donald Tusk tak bardzo wprost napisał. Głosowała taktycznie, w związku z tym trzecia droga zapewne będzie chciała udowodnić, że tej taktyki nie było, że te 14% się utrzymuje na przykład.
Więc ta stawka dla poszczególnych ugrupowań jest też istotna. Natomiast w takiej skali szerszej, to powiedziałbym, że klęska PiSu jest Polsce potrzebna. Jest Polsce potrzebna dlatego, że Polska, ja jestem człowiekiem, tak powiem, o lewicowym rodowodzie i w dalszym ciągu i również w Koalicji Obywatelskiej można powiedzieć, że jestem na tym skrzydle. Mhm. Niemniej jednak rozumiem, że są ludzie, którzy mają inne poglądy i dlatego Polsce potrzebna jest także w naszym układzie politycznym, potrzebna jest taka prawica trochę konserwatywna, taka o charakterze europejskim prawica. Otóż jej nie ma w Polsce. A pana zdaniem jest szansa dla Prawa i Sprawiedliwości, że on się w taką konserwatywną prawicę, ale jednak na przykład ze zdolnością koalicyjną, ze zdolnością do jakichkolwiek dyskusji się przerodzi? Czy musi się pojawić zupełnie nowe ugrupowanie? Musi się podzielić. Musi się podzielić. Musi się podzielić, dlatego że tam są i politycy, i ugrupowania, które nie są europejską prawicą, tylko są jakimś radykalnym wykwitem, niezwykle szkodliwym, co pokazali w ciągu ostatnich 8 lat. Panie marszałku, a jak pan ocenia to zamieszanie w koalicji rządzącej związane z decyzją pana marszałka Szymona Hołowni o przełożeniu prac nad projektami związanymi z prawem aborcyjnym i całą tę dyskusję, która się toczy no już od kilku dobrych tygodni? No bo wiemy, że założeniem, przynajmniej deklaratywnie, pana marszałka było to, żeby nie wzbudzać niezdrowych politycznych emocji przy okazji tego tematu, bo wybory, bo to owo dziesiąte. Natomiast okazało się, że efekt osiągnął zupełnie inny. Ja chciałam zapytać pana, jak pan ocenia zachowanie pana marszałka w tym kontekście i czy to jest tak, że za bardzo uwierzył w swoją wielkość po świetnym debiucie w roli marszałka Sejmu, czy postępuje słusznie pana zdaniem? Niechętnie oceniam byłych marszałków, to od razu powiem. No wiem, ale ponieważ pan pełnił to stanowisko, teraz, to ja zawsze pana teraz, próbuję do tego namówić. Ja wiem, ale i teraz też się nie będę kwapił. Powiem tyle, że jeśli chodzi o kwestię praw kobiet do terminacji ciąży, do decyzji o tym osobistej. Ja oczywiście jestem za taką pełną liberalizacją w tym względzie i pozostawieniu tej decyzji kobietom. Mamy w Polsce oczywiście całe spektrum poglądów w tej sprawie. I dzisiaj układ polityczny jest taki, jak widać, że z prezydentem Dudą oczywiście na czele, że żaden projekt nie przejdzie pełnej drogi legislacyjnej, znaczy nie wejdzie w życie, mówiąc krótko, dopóki Duda jest prezydentem. To samo z referendum, przy którym ubiera się trzecia droga. Jeśli chodzi o referendum, to jest trochę mit. To znaczy, pierwsze pytanie jest takie, a kiedy ono miałoby się odbyć? Bo pierwsze pytanie jest, a co z frekwencją? Marszałek Hołownia powiada, tylko referendum może zmusić prezydenta Dudę. Ale nie może. Ale chwileczkę. No właśnie. Dobrze. Ale marszałek Hołownia wprowadza w błąd, niestety. Przepraszam, ale mam takie poczucie, bo on przekonuje na spotkaniach z wyborcami, przepraszam, że wchodzę, tak, słowo już oddaję, tylko gwoli uzupełnienia. On przekonuje wyborców, że pan prezydent jest zobowiązany wynikiem referendum. Nie, to jest nieprawda, oczywiście. Nie jest zobowiązany. To jest nieprawda. Referendum. Zobowiązany jest parlament. Tak. Do tego, żeby taką ustawę uchwalić. Tak. Ale mamy pytania następujące. Pierwsze, jakie jest pytanie w tym referendum? Bo ja już słyszałem różne wersje ze strony trzeciej drogi i to takie, które nie pozwolą w ogóle wyciągnąć wniosku i ułożyć jakiejś ustawy. No ale dobrze. Jakie pytanie? Po drugie, kiedy? Przecież chodzi o to, żeby wynik tego referendum był wiążący, czyli żeby wziął udział więcej jak 50%. Wiadomo, że jeśli teraz byśmy zorganizowali, no na przykład, no teraz to nie zdążymy w ogóle, ale gdzieś tam na jesieni, tak? Takie referendum, takie powiedzmy sobie samoistne, to przeciwnicy liberalizacji wezwą do nieuczestniczenia. W związku z czym nie ma mowy, żeby osiągnąć 50%. Czyli najbliższy termin, kiedy może być i kiedy to daje szansę na frekwencję, to są wybory prezydenckie w przyszłym roku.
No, ale ja rozumiem, że... No po co wydawać pieniądze? Ale ja rozumiem, że pana prezydenta Dudy już nie będzie po tych wyborach. Właśnie. W związku z tym nie trzeba go zmuszać. To jest pomysł bezsensowny na razie po prostu, panie marszałku. Absolut, nazwijmy rzeczy po imieniu. Absolutnie. Nie ma mowy o żadnym referendum przez najbliższe półtora roku albo i więcej. I w związku z tym jest pytanie, co zrobić z tymi projektami. Oczywiście one powinny trafić do komisji. Ja byłem trochę zaskoczony tym, że którekolwiek z ugrupowań, ja bym chciał wiedzieć, które, było gotowe głosować przeciwko projektom innych ugrupowań koalicji 15. Trzecia droga. To już wiadomo, o tym się mówi, że też ja nie mówię, że w całości, no bo tam oni są bardzo podzieleni. Czyli ale wiemy, że część konserwatywna, PSL-u chociażby, chciała odrzucać. Czyli pan marszałek Hołownia, pan marszałek Hołownia przekonywał swoich kolegów do tego, ale nie chcę tego ujawnić. No, trzeba jasno powiedzieć, że to nie jest właściwe stanowisko. Można mieć konserwatywne przekonania, ale w takiej sytuacji trzeba powiedzieć, dobra, gramy do jednej bramki. Wszystkie idą do komisji, spróbujemy tam porozmawiać. Czy pana zdaniem Szymon Hołownia zaszkodził sobie w dalszej karierze politycznej, oczywiście pije do wyborów prezydenckich tą sytuacją? No na pewno trochę kobiet, które były gotowe na niego głosować, albo które głosowały w wyborach parlamentarnych, się od niego odwróciło. No, ile, trudno mi powiedzieć, nie wiem, nie umiem powiedzieć. Ale ogólne wrażenie było takie, jakby nie do końca wiedział, co z tym fantem zrobić, a swoje konserwatywne przekonania ujawnił. I na pewno część kobiet zniechęcił. Panie marszałku, po takim chwilowym zawieszeniu broni, w cudzysłowie to nazwę, politycznej, rzecz jasna, związanej z wyjazdem pana prezydenta i pana premiera do Białego Domu, do Waszyngtonu, mamy kolejną erupcję konfliktu na linii Pałac Prezydencki, Kancelaria Premiera, właściwie rząd czy MSZ. Chodzi oczywiście o ambasadorów, bardzo jakieś takie niewybredne insynuacje płyną ze strony Pałacu Prezydenckiego, a to, że się panowie zagalopowali, pan Tusk z panem Sikorskim, a to, że pomyliło się coś panu Tuskowi, tak mówił pan Marcin Mastalerek. Wiemy, że prezydent nie będzie tutaj chyba skłonny do poparcia kandydatur Radosława Sikorskiego, czy proponowanych przez Radosława Sikorskiego. I wszyscy urzędnicy Pałacu Prezydenckiego tłumaczą, że to jest prerogatywa prezydenta, że ustawa mówi, że to prezydent powołuje ambasadorów. W związku z tym niech pan Sikorski i pan Tusk proszą pana prezydenta. No to jest stary problem. Mianowicie te wszystkie zwroty w konstytucji, które mówią prezydent powołuje, to miały mieć z założenia charakter ceremonialny, a nie charakter decyzyjny. No ale oczywiście trzeba dopuścić, że w jakichś sytuacjach prezydent na przykład może nie powołać kandydata, którego rząd proponuje, ponieważ odkrył jakieś jego ujemne cechy, które nie pozwalają na to. No tutaj mamy do czynienia z czym innym. No tutaj jednak chodzi o to, że po 8 latach rządów PiS-u, trzeba pamiętać, że jak PiS doszedł do władzy, to błyskawicznie odwołał dziesiątki ambasadorów, powołał ludzi, do których miał zaufanie. Którzy nie znali języków na przykład. No to już, ja już zostawiam w tej chwili. A no, ale tu mówimy o ambasadorach, panie marszałku. Tak, ale ja już zostawiam na boku. Miał do nich zaufanie. Obecny rząd nie ma do nich zaufania. Zresztą PiS prowadził politykę zagraniczną, która izolowała Polskę w bardzo wielu dziedzinach. W związku z tym ci ambasadorowie też prowadzili taką politykę. Więc ten rząd chce ich zmienić. Tam były próby porozumienia się z prezydentem. W grudniu. Tak, ale zdaje się, że niewiele one dały. No i czym to się zakończy? No, bo jednak szarż d'affaire to jest obniżenie rangi, panie marszałku. Jest, cokolwiek by jest, nie mówić. No. Jest to obniżenie rangi. No być może jeszcze do jakichś rozmów dojdzie, o ile pan Mastalerek nie przeszkodzi. Ponieważ ten pan, muszę powiedzieć, on próbuje grać zdecydowanie wyżej niż jego stanowisko. Zwroty typu, że panu premierowi się coś pomyliło, to naprawdę nie od pana Mastalerka powinny wychodzić, bo on zdaje się już uwierzył, że jest wiceprezydentem. No taką ksywkę nawet ma na mieście, jak to się mówi. Więc no, być może skończy się to właśnie charge d'affaires i trudno. Na pewno
w bardzo wielu stolicach kluczowych Sikorski nie może pozostawić tych ludzi, których tam ulokował PiS. Jeszcze jeden cytat z pana Mastalerka, który stwierdził, że Waszyngton to jest prezydencka placówka. Nie wiem, czy pan słyszał tę wypowiedź. Nie, Waszyngton to nie jest prezydencka placówka. Tam były, ja rozumiem, że tam było kilka osób, które wywodziły się z kancelarii prezydenta. Mm-hmm. To znaczy prezydent zdążył ich ulokować w różnych miejscach, tam jest a to w Watykanie. Humoch, pan Magierowski, tak jest, pan tak Szczerski jest. Przy ONZ-cie, tak jest, no tak sporo jest, tak jest tych osób. To ja rozumiem, że tutaj prezydent mógłby się uprzeć i podejrzewam, że rząd by się zgodził. Tym bardziej, że Donald Tusk się akurat o pracy pana Magierowskiego, czyli ambasadora najpierw w Izraelu, teraz w Stanach, pozytywnie wypowiada. Mówi, tak, że pozytywnie znaczy, ocenia Magierowski, jego misję. Magierowski jest dobrze przygotowany językowo i dyplomatycznie. Mm-hmm. Z tego, co wiem, nie sprzeciwiał się sam przejściu na inną placówkę, więc w takim zakresie można by się dogadać. Natomiast no, jeśli prezydent uzurpuje sobie prawo do blokowania kilkudziesięciu osób, no to nie. Panie marszałku, to teraz jeszcze o sporze w sprawie utraconych milionów według Prawa i Sprawiedliwości dla zbrojeniówki. Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej, w weekend napisał, że Donald, król Europy, Tusk załatwił dla Polski całe 0,42% z unijnego programu produkcji amunicji. Że Niemcy dostali 15 razy więcej niż my, no i że to świadczy o tym, że Donald Tusk no, niczego w Unii Europejskiej tak naprawdę nie potrafi załatwić, ergo nie dba o nasze bezpieczeństwo i obronność. No ale nie wspomniał, że wnioski w tej sprawie przyjmowano do 13 grudnia. Dopiero tego dnia Donald Tusk obejmował urząd. Jest taki stary dowcip, można powiedzieć już suchar, o człowieku, który się modlił do Pana Boga, żeby pozwolił mu wygrać na loterii. No i tak się modlił i jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, a wreszcie czwartego dnia Pan Bóg mu się ukazał i powiedział, ja bym ci chętnie pomógł. Mówi, tylko kup los. No i to jest to samo tutaj. To jest taka aferka wyssana z palca pisowskiego, nie wiem, może pana Błaszczaka. Sytuacja tam była taka, że te 500 milionów było podzielone na rodzaje. To znaczy tam były materiały wybuchowe, były pociski, były rakiety trzeba było składać wnioski na konkretne dziedziny. Jeśli chodzi o pociski, bo nasze trzy zakłady, a tylko trzy się zgłosiły. Jeden jeszcze w dodatku nie do tego programu. Tak. Trzy zakłady. One się zgłosiły tylko na pociski, gdzie było już nie 500 milionów, tylko 90 milionów. Ale pan Błaszczak o tym nie wspomina. Ale, on oskarża o to obecny rząd, ale, a to było za jego rządów w MONie. Ale może wyjaśnijmy sobie do końca. 90 milionów. Finansowanie było na poziomie 50%. To znaczy nie tak, że wszystko sfinansuje Unia Europejska, część musi dany kraj. 50%. Nasze zakłady złożyły na 11 milionów. Z tego jeden zakład, w ogóle nie, zły wniosek, no, mówiąc krótko. Nie do tego programu, tak drugi, pomyliło się. Drugi coś tam symbolicznie, a trzeci dostał. No. Więc i to wszystko działo się za czasów PiSu. Więc to po prostu pokazuje, w jakim stanie pan Błaszczak, który zawsze występował w mundurku Moro i prezentował się jako dzielny wojak Szwejk, w jakim stanie ten pan i PiS zostawił te zakłady zbrojeniowe albo szefostwo tych zakładów, które po prostu nie potrafiło się do tego przygotować. Do tego ten program rozpoczął się rok temu, w marcu. I Polska do niego przystąpiła. No, ale wina Tuska. No. A reszta, no to wina Tuska. Tak. Panie marszałku, to jeszcze króciutko. Czy pana zdaniem po piątkowym przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego przed Komisją do Spraw Pegasusa przewodnicząca tejże komisji powinna przestać być przewodniczącą? Znaczy, ja nie chcę wysuwać tak dalekich wniosków, ale ja powiem tak, że powstała w swoim czasie komisja w Senacie, w której nie uczestniczyłem jako członek, ale brałem udział w posiedzeniach jako obserwator i zadający pytania i tak dalej. Tak. Marcin Bosacki był przewodniczącym. To była świetna komisja, która bardzo precyzyjnie te sprawy przejrzała. Byłem trochę zaskoczony, że w Sejmie nie Marcin Bosacki został przewodniczącym, ale rozumiem, że tam był układ między
partyjny, że tak powiem. No, ale jaki jest efekt? Każdy widzi, panie jakiś marszałku. Parytet. I trochę źle się stało, że można powiedzieć, taką decyzję podjęto. Ale zostawmy w tej chwili panią przewodniczącą. Po pierwsze uważam, że niepotrzebnie wzywano Kaczyńskiego jako pierwszego. Jako pierwsi powinni być wezwani ci, którzy byli... na czym polega problem z Pegasusem? Tam są dwie kwestie, które są naganne. Pierwsza to taka, jak go kupiono, jak go certyfikowano albo nie. I druga, kogo nim, że tak powiem, inwigilowano, dlaczego inwigilowano nim polityków, prokuratorów. Zresztą w obu tych kwestiach Jarosław Kaczyński sam sobie zaprzeczał w piątek. Dokładnie. Jak ktoś dokładnie słuchał, to są dwie sprawy. I w związku z tym od tych dwóch spraw trzeba zacząć, żeby ludzie najpierw dowiedzieli się, co złego się stało. Ale chodziło o politykę prawdopodobnie, panie marszałku. Przed wyborami wszyscy liczyli, że Jarosław Kaczyński straci panowanie, że się jakoś skompromituje. A Kaczyńskiego na końcu. No właśnie, czyli to był błąd. I to był błąd. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli Kaczyński na początku robi sobie żarty i mówi, że on nie złożył przysięgi, bo jego premier musi tam coś, to w tym samym momencie przewodnicząca powinna powiedzieć, to dziękuję bardzo, kieruję sprawę do sądu. I powinna była przewidzieć, że taka sytuacja przerwać, też ma miejsce. I przerwać to przesłuchanie. Nie ma sensu kierować sprawę do sądu, ewentualnie zwrócić się jeszcze do premiera i tak dalej. Wcześniej, w ogóle przed tym posiedzeniem, tak jest, panie marszałku, bo tego można się było spodziewać, że tak... Oczywiście Kaczyński parę razy został tam przyciśnięty do ściany i widać, że kręci i kombinuje, ale ogólnie rzecz biorąc niewiele to dało. Będzie jeszcze jedno przesłuchanie. I króciutko, już na sam koniec o tej dzisiejszej konfrontacji, bo to może być ciekawe. Pana Sobonia z wiceprezesem byłym Poczty Polskiej, bo pan wiceprezes Poczty Polskiej twierdzi, że pan Soboń zajmował się w dużej części organizacją wyborów kopertowych, czemu pan Soboń wcześniej zaprzeczał, stwierdził, że absolutnie nie miał z tym nic wspólnego. Spodziewa się pan jakichś spektakularnych historii po tym dzisiejszym dniu? Nie wiem, czy pan Soboń się zajmował, czy się nie zajmował, natomiast wiem, że pan Soboń napisał maila i ten mail już jest znany, w którym to mailu informuje chyba pana Dworczyka, żeby nie robić tych wyborów, ponieważ nie da się tej korespondencji dostarczyć obywatelom, że będzie wieszana gdzieś na płocie, bo nie, 4 miliony ludzi nie mają skrzynek pocztowych, że będzie z tego gdzieś na płocie, w błocie i tak dalej, i tak dalej. Czyli coś miał do powiedzenia w tej sprawie, ale dodam jeszcze jedną rzecz tak na marginesie, że te wybory nie mogły się odbyć z jeszcze jednego powodu, mianowicie, że policzenie tych głosów zajęłoby gdzieś około od 10 dni do 2 tygodni. Ja to przedstawiłem w Senacie, wyliczyłem to dokładnie, ponieważ tam rzecz polegała na tym, że tam te koperty, które przychodziły, musiały być rozcięte, musiały być odpowiednio poukładane, policzone i tak dalej, i tak dalej. A komisje zostały zredukowane. W Krakowie na przykład miała działać tylko jedna komisja. W związku z tym nie sposób było ogłosić wyników w odpowiednim terminie. To też obciąża tych organizatorów. Panie marszałku, czy wszystko, co jest związane z wyborami kopertowymi, to już ostatnie pytanie, to jest kwestia wyciągnięcia już od ustalonych winnych odpowiedzialności politycznej, czy także karnej, jak pan sądzi? No ja myślę, że wydanie 70 milionów złotych, tam trzeba udowodnić, trzeba pokazać precyzyjnie, że decyzja o wydaniu 70 milionów, która zapadła gdzieś chyba 16 kwietnia, znaczy zlecenie poczcie i tak dalej, zapadła w momencie, w którym było już wiadomo, przecież ustawy nie było, w którym już było wiadomo, że tej ustawy nie będzie w terminie, bo Senat jeszcze nad nią pracował. Ten dowód jest moim zdaniem wystarczający do tego, żeby wytoczyć sprawę temu, kto zlecił. Chyba był to jednak premier Morawiecki. Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Panie marszałku, bardzo dziękuję jak zwykle za to spotkanie i za tę rozmowę. A u państwa tutaj, u nas w studiu, już za chwilę pani dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, zapraszam. Jest bardzo wiele pretensji do nas o to, że byliśmy za słabi wobec Unii Europejskiej, że byliśmy za słabi, jeżeli chodzi o rozbijanie tego układu III Rzeczpospolitej, że byliśmy za słabi, jeżeli chodzi o TVN i tak dalej, prawda? I proszę państwa, czy dajemy gwarancję, że tym razem będzie inaczej? Proszę państwa, problem, na czym polega problem? Znaczy, ja państwu mogę dać gwarancję, że jak ja będę miał na to wpływ,
to ja tego dopilnuję, no zrobię wszystko, będziecie mieć państwo rozliczać. Ale no problem polega na tym, że my wszyscy musimy wyciągnąć wnioski i sobie zadać pytanie, kto za to wewnątrz naszego obozu odpowiada i robić wszystko, żeby już nie miał wpływu na to po raz kolejny. No bo proszę państwa, no ktoś ten wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. No proszę państwa, to nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych. Ja to mówiłem wprost i powiem państwu jeszcze raz. Jeżeli będzie kolejny raz Morawiecki premierem, to ja państwu gwarancji żadnej nie daję, że nie będzie tak samo. No żadnej nie daję gwarancji. Po prostu my też musimy wyciągać wnioski po prostu i tak dalej. Pytacie o TVN. No kto zawetował TVN? No kto? No bynajmniej nie był to Bronisław Komorowski. No to jak teraz przyjedzie, no to trzeba go zapytać, a dlaczego to zrobił? Ze strachu? A dlaczego zawetował ustawy sądowe? Bo mówi, że protesty były. No to przepraszam bardzo. No i co? Wiecie, widzieliście państwo, jak mu podziękowali? Tak mu podziękowali? Było jeszcze gorzej? Jeszcze gorzej? Rozuchwalili się? A potem jego chcą stawiać pod Trybunał Stanu. No to jest, proszę państwa, lekcja. To jest lekcja, która... To jest, proszę państwa, to jest rachunek za naiwność. Rachunek za naiwność. Państwa gościem, przedstawiać nie muszę, ale kultura wymaga. Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry. Panie doktorze, to skoro tutaj zabawiał nas Patryk Jaki politycznie, tak, to może dwa słowa na jego temat, bo wiemy, że on został wyznaczony jako ten człowiek, który ma prowadzić na razie suwerenną Polskę do czasu, kiedy Zbigniew Ziobro nie wróci do życia publicznego. Daje sobie radę? No bo z grubej rury uderzył sobie wczoraj, w sobotę. Dla siebie, dla własnego wizerunku, ewentualnych własnych planów, zaczyna sobie dawać radę. Jeśli miałabym go postrzegać jako reprezentanta formacji ziobrystów, to nie bardzo to widzę. Bo jednak nie, czyli nie. Gra na siebie. Gra na siebie i no tak to wygląda. Nawet gdyby się tu bronił bardzo, to tak to wygląda. Czyli prawdopodobne jest to, że się dowiedział, że może być jego miejsce na liście do Parlamentu Europejskiego zagrożone i postanowił wytoczyć ciężkie działa, tak? Prawdopodobnie, bo bez Zbigniewa Ziobry rzeczywiście, jak mawiał Don Corleone, ojciec chrzestny, a właściwie jego consigliori, Tom Hagen, to będzie właściwsze, rodzina pod nieobecność ojca chrzestnego, czytaj Ziobry, straciła co najmniej połowę swojej siły bojowej. No i kto tu komu ten obcięty koński łeb do łóżka wrzuci, pani profesor? Trudno powiedzieć, dlatego że Zbigniew Ziobro... To tak dla fanów Ziobro, ojca chrzestnego takie... Zbigniew Ziobro jest jednak poważnie chory i pytanie, kiedy on wróci, jest pytaniem otwartym. Mhm. Nie życząc mu źle, przeciwnie, życząc mu zdrowia. Ale to jednak poważna sprawa i nie wiadomo, co tutaj będzie, tak biologicznie. Bez Zbigniewa Ziobry ta formacja, którą ewentualnie przejąłby pan Jaki, jest formacją nieistniejącą. To jest coś jak wiosna Biedronia, że jest Biedroni długo, długo nic. Gdyby go zabrakło, to byśmy zapomnieli, że tam w ogóle jest taka partia. No niestety takie są te brutalne prawa polityki. Czyli wchodzenie na wojenną ścieżkę z PiS-em nie jest dobrym pomysłem dla nich, tych żołnierzy przybocznych, politycznych Zbigniewa Ziobry. O ile gra pan Jaki na siebie, tak jak powiedziałam, bo panu Jakiemu, mam wrażenie, bardziej by zależało na pozostaniu tam, gdzie jest, czyli w Parlamencie Europejskim jednak, niż wracaniu tutaj. Więc jeżeli tutaj, przepraszam, powiem to otwarcie, tak to widzę, zaszumi, to może Jarosław Kaczyński zdecyduje, iżby go wyciszyć, żeby nie szumiał, bo już dość bałaganu tam wewnątrz tej koalicji pisowskiej, bogać tam koalicji i pan Jaki zostanie tam, gdzie jest. Pani profesor, czy pani zdaniem po ewentualnej porażce kolejnej Prawa i Sprawiedliwości, tym razem oczywiście mam na myśli wybory samorządowe, tej partii, partii Jarosława Kaczyńskiego grozi taka no już bardzo poważna dekompozycja? Czy to jeszcze za wcześnie, bo mamy przed sobą europejskie i prezydenckie? No mam wrażenie, że między innymi dlatego zostaje pan Jarosław Kaczyński prezesem. Zresztą widzę, że się nigdzie nie wybierał, o czym zaraz, że tam trzeba to wszystko ogarnąć, że tam rzeczywiście pokazały się frakcje. Już widać, pan Jaki, no skacze do gardła panu Morawieckiemu. Co tu dużo mówić, bo jak się byłemu premierowi doda jeszcze te 70 milionów, o których jak najsłuszniej przed chwilą mówił pan marszałek, że to tak nie może być, że ktoś decydował o wydaniu
decydował jednak bezprawnie i wychodzi na to, że premier. No to pan Morawiecki i jak gdyby tutaj ci jego poplecznicy w trochę gorszej sytuacji, ale z kolei premier powiedział, że jeżeli prezes zmęczony, to ja chętnie partię biorę. A tam co najmniej z tych buldogów pod dywanem bardzo mocno wychynęła ostatnio głowa pana Czarnka, który jest ostro przebojowy i najwyraźniej chce zaistnieć w pierwszej linii polityków rozdających. Czyli co, porażka w wyborach samorządowych to już jest dekompozycja PiS, pani zdaniem? Mam na myśli odebranie sejmików, znowu drugi wynik. Dekompozycja. Ponieważ PiS jest duży jednak, więc będzie się rozpadał wolno. No tak to jest z taką piramidą. I może nie być widać od razu, natomiast jednak tak, to będzie początek końca, bo tam najwyraźniej jest potrzebne drugie rozdanie w PiS-ie, a jak dodać do tego jeszcze, bo to tu będą ważne te niezadowolone kobiety, to rzeczywiście te ruchy odśrodkowe mogą być mocne. Czy ja dobrze wyczułam, że pani chce chwilę o Szymonie Hołowni? Bo wspomniała pani o niezadowolonych kobietach, na pewno nie przez przypadek. Jak rozgrywa tę sytuację marszałek Sejmu, pani zdanie? I pani redaktor chce wiedzieć, jak ja to rzeczywiście widzę. Tak. A nie dyplomatycznie. Nie. Dobrze, to o dyplomacji będzie później, być może za chwilę chętnie. Tak. Szymon Hołownia. Pan Szymon Hołownia rozgrywa tak, jak wydaje mu się, że w tej chwili to rozegrać można i trzeba. Pan Hołownia ma potężną kotwicę wewnątrz formacji w postaci PSL-u. Z kolei PSL z całkiem rozsądnym liderem, panem Kosiniakiem, zdecydowanie chce przynajmniej wrócić na część tych miejsc różnych samorządowych, które przecież PSL miało. Pan Hołownia nie bardzo może z PSL-em zadrzeć, bo tu się Kosiniak uprze, ale dodajmy jeszcze jedno, że struktury w tak zwanym terenie, które pozwolą o te głosy zawalczyć w tymże terenie, to ma PSL, a nie Polska 2050. Polska, no bo skąd, prawda? No więc tutaj trzeba bardzo ostrożnie, a PSL chce postawić sprawy twarde, bo przecież PSL żyło tym, że miało bardzo dużo do rozdania. To nie były wielkie posady unijne, czy tam jakieś takie prestiżowe gdzieś w Warszawie, ale to były posady w terenie ważne. Przecież wszyscy wiemy, że tam całe rodziny bardzo ładnie się okopały wokół takich pozycji samorządowych, którą miała jedna, no dwie osoby w rodzinie. To wystarczało. I to nawet były posady, no z przeproszeniem, dziedziczone. Z ojca na syna, no niby nie ma u nas monarchii, a jednak. I PSL tutaj marzy o tej takiej dawnej świetności. Jest potrzebne odbicie terenu, a ten teren jest jednak mocno konserwatywny. Proszę zauważyć, że jeżeli w Warszawie czy w Krakowie zagrają ambony, to są inne ambony, inne autorytety. Wszystko pięknie. Natomiast gdzieś tam w gminie, w powiecie są bardzo ważne głosy kleru i to kleru katolickiego. Czyli raczej przecież, mówiąc, że to proboszczowie będą z ambony. Trudno powiedzieć, że całą rację, ale opowiadam to tak, jak to widzę, że Hołownia, no cóż, racja racją, nie miał wyjścia. Po prostu jednak było mu i jest, bo rozsądni ludzie wiele rozumieją. Łatwiej powiedzieć, do 11 kwietnia czekam, to przecież niedługo. I ja też mu odpuszczę, jeśli termin 11 kwietnia będzie dotrzymany. Zostanie dotrzymany, tak? Niż wewnętrznie na takiej bombie usiąść i z panem Kosiniakiem. Pani doktor, jeżeli pozwoli mi pani na jedną uwagę, bo pani to wszystko bardzo dobrze rzeczywiście wytłumaczyła, no bo to jest uzależnienie polityczne. Hołownia trochę jest na tej smyczy PSL-u, jakkolwiek by to brzydko nie zabrzmiało na razie. Przy wyborach absolutnie tak. Tak, ale pominęła pani aspekt poglądów Szymona Hołowni. Czy to też nie jest tak, że on działa po prostu z tym, co uważa? No, jest. Delikatnie rzecz ujmując, nie jest entuzjastą liberalizacji prawa aborcyjnego. Nigdy się z tym nie krył, to też właśnie trzeba mu oddać, bo to on nikogo tutaj nie zaskoczył, nikogo nie oszukał. Niemniej, nikt mu nie każe już ostatecznie głosować za taką ustawą, ale on zablokował pracę. Tak, ale czy o podejrzeniach też możemy mówić? Oczywiście. Bo tutaj powtarzam, no, nie jestem pytią delfistą, ale jak to widzę? Dlaczego tak się upiera przy tym referendum? Do czego mu to potrzebne? Pan marszałek Borowski, który tutaj przed chwilą siedział przede mną, świetnie to wytłumaczył. Referendum w tej chwili nie ma szans na ponad 50%.
i to referendum, które nie będzie miało tych 50%, wtedy podparłoby pozycję pana Hołowni. No ja nie będę popierał czegoś, czego jednak większość Polaków nie popiera. Zatem takiej liberalizacji, jakiej chciałaby na pewno lewica. A, i jednak taka, w jakimś sensie... Taki proces myślowy. Widzi pani, tak to widzę. Tak to widzę. I bo pan Hołownia jest zbyt inteligentnym jednak człowiekiem, bo on może jeszcze nie jest takim pełnorasowym politykiem, tak jak był nim kiedyś, powiedzmy, Aleksander Kwaśniewski. No, chociażby ten przykład. Ale przecież on jest człowiekiem rozsądnym, myślącym i myśli dość ostro, czego dał wyraz. A jak pani czyta ten wpis na portalu X Donalda Tuska, który pojawił się w czwartek bodajże, i w którym pan premier napisał wprost, że wybory 15 października, no to były wybory, podczas których wielu taktycznie głosowało na trzecią drogę, a nadchodzące wybory to już są takie, w których trzeba głosować zgodnie ze swoimi własnymi przekonaniami. Czy to jest włożenie kija w mrowisko? Czy to jest oficjalne wypowiedzenie wojny Hołowni już, czy jak pani to czyta? Nie, to jest takie powiedzenie, ja to tak czytam. Hołownia, bez cudów, wiem, o co ci chodzi? Aha. Po prostu pan Tusk, no rzeczywiście wytrawny polityk. Nie próbuj ze mną grać, tak? Po prostu odczytał, aha, to ty chcesz się tutaj podeprzeć, że to nie ma co z tą aborcją tak szaleć, bo wcale nie jest tak, że ponad 50% Polaków było. A poza tym, zanim to by się odbyło, zanim się te głosy policzyło, to trochę jak opowieść o tym gościu, co chciał osła nauczyć mówić, albo osioł zdechnie, albo cysosz umrze. Co ja mam się teraz martwić? To jest troszkę tak i Donald Tusk powiedział, wiem, rozumiem, obserwuję, nawet z pewnym rozbawieniem, co ty tutaj jeszcze ugrać możesz? No to są właśnie te zakulisowe rozmowy polityków. Mam wrażenie, że to jest właśnie cała rzeczywista informacja. Tak jak kiedyś panią nauczałam. Idzie poza tekstem artykułowanym. I tak to odczytuję przynajmniej na dzisiaj. Pani profesor, a jeśli chodzi o to, jak to może wpłynąć na kondycję i przyszłe prace koalicji rządzącej. Czy pani uważa, że sprawa aborcji, to jak postawił sprawę Szymon Hołownia, jak odpowiada Włodzimierz Czarzasty jako współlider Lewicy. Już nie wspomnę o pani Ani Marii Żukowskiej, która napisała, co napisała. Nie wiem, jak pani ocenia używanie tego pani, słowa jest... w polskiej polityce i przestrzeni publicznej? Nie lubię frazeologii, ale to strzał w kolano ewidentny. Czy to wpłynie... Tak. Pani redaktor, no przecież trzeba czasem patrzeć na te słupki poparcia. I znowu zapytać, lewica zawsze ma coś takiego, że oni nie pytają, dlaczego nam spada. Przecież to jest, wydawałoby się, temat, który poniesie i oni tak zaczynali. Ale to jest kwestia właśnie tego przekazu, że ludzi wkurza ten przekaz? Też. Też. No ale generalnie no, trzeba by przeanalizować mocniej. No w tej chwili nie czas, nie miejsce. Poza tym ja nie mogę doradzać panu Czarzastemu, który wie wszystko. Jak w teleturnieju wiem wszystko, no to gdzie ja, mała myszka. Ale naprawdę czasami trzeba spojrzeć. I to jest ten stały błąd lewicy. Kiedyś leciało im na łeb, na szyję, a oni dalej twierdzili, że pani Ogórek będzie świetnym prezydentem. Kiedyś też leciało na łeb, na szyję, a pan Napieralski miał się świetnie, bo jego przyjaciel mu kampanię robił. Też żal było patrzeć. Ale teraz znowu, no dlaczego na takim temacie, który wydawać by się mogło jest samograjem, przepraszam wszystkie panie, ale w sensie politycznym nie to, że nie zyskuje, tylko traci, że traci, że już jest za Konfederacją. No ludzie, Konfederacja zyskuje, a Lewica traci, a ten temat bez przerwy mielał, no to coś się dzieje, nad czym się trzeba pochylić. Wracamy do koalicji. Jak to wpłynie na, czy to będzie chybotać mocno tą łódką, albo już w ogóle jakieś dziury w pokładzie się pojawiły i będzie się przeciekać woda, czy nie? Chybotać będzie, bo to ale jest, nie zatonie. Bo ta łajba jest wywrotna, nie zatonie, dlatego że no wbrew pozorom mogą się kochać jak chcą, ale jeżeli lewicy poparcie spada, nawet z tym tematem, to muszę powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że ja nie widzę innego. Bo takie powiedzenie, że my stawiamy na mieszkanie szkoły, to jest tekst wszystkich i niczyj. Bo to samo powie pan Wippler, no my chcemy, żeby były szkoły, mieszkania i to
to. To nie tutaj ten diabeł tkwi, nie w tych szczegółach, że ja nie widzę innego jakiegoś takiego mocnego przebicia programowego, to ta aborcja miała nim być. To takie oświecenie, które nas wyprowadzi w Europę. A tu figa, więc albo źle to robicie, albo... Albo no, sami sobie analizujcie, ale... Znaczy muszą to robić, dlatego że poparcie w polskim społeczeństwie liberalizacji prawa aborcyjnego jest ogromne. Ja już nie mówię o wyborcach Koalicji Obywatelskiej spada. Czy Lewicy, ale nawet Trzeciej Drogi, więc gdzieś tu błąd pani musi... Pani odpowiedziała. Pyta, tak. Poparcie jest ogromne, a spada panu czas za temą, który idzie z tym jak z flagą. No to w takim razie gdzie jest to ogromne poparcie? Donald Tusk tu musi zyskiwać i Platforma. No i idąca tam z nimi Nowoczesna. To teraz, pani profesor, przenosimy się do Pałacu Prezydenckiego. Ja pamiętam, jak chyba podczas naszego ostatniego spotkania mówiła pani o panu prezydencie Dudzie, że on niepotrzebnie się nadyma w wielu sytuacjach. Jeżeli tak się wyraziłam, to przepraszam. Ale zapytała pani wcześniej, czy można. Ja powiedziałam, że proszę się nie krępować. Czyli było przyzwolenie. Tak. I teraz, tak jest, jak półpanek od Konopnickiej. Czy teraz znów się nadyma w tej sytuacji związanej z ambasadorami i przy okazji oczywiście o pana wiceprezydenta, w cudzysłowie Mastalerka, panią spytam. Bo pan Mastalerek no, pozwala sobie na daleko idące wycieczki retoryczne pod kątem między innymi czy pod adresem premiera Tuska. Mówi, że... nie do przyjęcia to, no ale zaraz. Tak, tak. No to właściwie oddaję pani głos, bo to nie o to chodzi, żebym ja mówiła, tylko oddaję pani. Pani wie, co mówi pan Najpierw Mastalerek. Najpierw będzie trochę o historii. Tak. Kiedyś pan Lech Wałęsa powiedział, był, i ja nawet gdzieś to mam jeszcze nagrane, mogę pokazać, chociaż to tyle lat, że tak... Jak współpracował z panami Kaczyńskimi, zwłaszcza z Jarosławem, to mówi, no tak mi doradzał i tak się konsultowałem, że na własnych przyjaciół z siekierą leciałem. To było wtedy, kiedy pan Geremek w końcu zapytał, panie Lechu, dlaczego? To była tak zwana wojna na górze. Takim właśnie, nawet nie powiedziałabym, że adwokatem diabła, adwokatkiem, jak się z Gretka, tak się nazywał ten panek z Harry'ego Pottera, jest pan Mastalerek. Nie tylko, że on faktycznie jak gdyby sferzy się ponad stan, poza figurę to wszystko idzie u tego pana wiceprezydenta, ale ma jedno, u bardzo emocjonalnego, jak się okazuje, pana prezydenta Dudy, ma duży posłuch i dużą wiarygodność. A może pani wytłumaczyć, z czego to się wzięło, skoro każda inicjatywa właściwie wymyślona przez pana wiceprezydenta, w cudzysłowie, no, okazała się klapą polityczną? Jak to zależy, jak ją tłumaczyć. Być może tłumaczy się ją panu prezydentowi tak, że oto mocno zaistniał w pamięci i sumieniach Polaków, że beze mnie tu nic nie wrócił będzie. Na szachownicę. Ja tak, ja stoję tu twardo przy tym tamtym i niech im się nie wydaje. Pan prezydent jest bardzo ambitny. Musi go boleć, że specjalnych powodzeń, nazwijmy to no właśnie takich, jako rozgrywającego, jeśli by go traktować, to nie było ani w pierwszej, ani w drugiej kadencji. Pan prezydent czyta gazety, ogląda telewizję, jak sądzę. Nie sądzę, żeby aż tak dawał się odciąć od informacji medialnych. I przecież widzi, że Polacy postrzegają, zresztą słusznie twierdzę, jako rzeczywistego architekta polityki pisowskiej, pana Jarosława Kaczyńskiego i że nie u niego w pałacu, tylko na Nowogrodzkiej były podejmowane decyzje i te większe, i te mniejsze. I pana prezydenta musi boleć. Pan prezydent jest tylko człowiekiem. No musi boleć. Dwie kadencje prezydenckie, a prestiż jako wodza żaden. I jakoś tak to u nas jest, że Polacy zawsze szukali charyzmatycznego wodza dusz. I pan prezydent Duda nawet nie miał szans nim zostać. Nawet trudno. I jeśli teraz jest pan Mastalerek, który tłumaczy panu prezydentowi, a właśnie tak, a właśnie mocno, a niech się wreszcie psiakostka dowiedzą, kto tutaj rządzi, przewodzi, dowodzi i to jeszcze jak to podlać tym sosem systemu wartości. Ja jestem za życiem. No przecież pan prezydent powiedział, że jest zygotą. No tak mu się wymskło było. No Boże, no trzeba bodaj w tym w warstwie retorycznej korygować takie stwierdzenia, no. Bo one są śmieszno-kabaretowe. No ale pan Mastalerek mówi, byłeś świetny. I to nie pierwszy nasz pan prezydent ma takiego adwokata. Pani profesor, ma pani koncepcję,
Jaką koncepcję ma Marcin Mastalerek? Czy on gra, no bo musi grać trochę na siebie, buduje swoją pozycję. Pani zdaniem to jest tak, że on będzie sobie budował gdzieś tam w perspektywie jakąś swoją partię na prawicy? Ja nie wiem, jaką on ma koncepcję, no bo... ale wiem, że jest to tak, tak jak to oglądam, tak troszkę okiem psychologa przecież, że pan prezydent odejdzie, bo nie ma... No cóż, no po prostu tylko dwie kadencje można być panem prezydentem, a pan Mastalerek czuje się w tym pałacu świetnie. Może to zamienić tylko na inny pałac, ale postanowił zostać w tej polityce w pierwszej linii. Nie ma innych szans nigdzie indziej, jak tak obejrzeć, tylko zostać tu, gdzie jeszcze pan prezydent obecny może tam podeprzeć różne rzeczy. Od na przykład, ja twierdzę, że stąd między innymi ta awantura o ambasadorów. No, gdzieś trzeba mieć tych swoich ludzi, więc jeszcze podeprzeć. Pan Mastalerek postanowił zostać. Podoba mu się nazywanie wiceprezydentem. Wie, że tak go już nie będą nazywać, no ale szukamy dobrego tytułu. Więc to tam no musi No wiceprezesem nie będzie, bo Jarosława Kaczyńskiego krytykuje... Do spodu, chciałoby się powiedzieć. Nie ma wyjścia, bo tam nie ma miejsca. Przy Jarosławie Kaczyńskim nie ma miejsca na takiego wice-Jarosława. Gdyby było to już dawno, byłoby zajęte, a gdyby je robić, to pan Czarnek prędzej by pana Mastalerka udusił, niż na to miejsce wpuścił. No, a pan Mastalerek szuka, jest młody. Wydaje mu się w dużej mierze, ale też i ma jakieś predyspozycje. I uwielbia sobie porządzić. Pani profesor... Się go przyzwyczaili, no. No tak, bez wątpienia. A jak pani ocenia kondycję i sposób radzenia sobie z przesłuchiwaniem przez członków Sejmowej Komisji Śledczej pana Jarosława Kaczyńskiego w piątek? No cóż, no... Wielu mówiło się, zastanawiało, że straci panowanie, że... Trzeba się do takich rzeczy przygotowywać. Był przygotowany? Pan Kaczyński tak, członkowie komisji niekoniecznie. Po prostu to nie wystarczy, to by trzeba im opowiedzieć wcześniej, że to nie wystarczy, że ty masz ileś pytań, które ty tam chcesz komuś zadać. Ty patrz, kogo ty będziesz pytał. Ty musisz pilnować, tak jakbyś miał taką wielką lagę, walił w podłogę i krzyczał do rzeczy, ale nie krzyczał na pana Kaczyńskiego, bo on ci wtedy powie, że nie odpowie ci i co już zrobisz. No bo tak, zaczął od odmowy złożenia przysięgi, no bo nikt nie pomyślał, że się może na państwową tajemnicę powołać, że trzeba to załatwić wcześniej. Powiedział, że pewnie tu będzie tak. Pierwszy schodek. Później oczywiście próbował obrażać członków komisji, tego też się właściwie powinni spodziewać, no i miał jakąś niewiarygodną radość i uśmiech, używając tego słowa członek. No nie wiem, to można, to pewnie ktoś inny niż my powinien to analizować, ale to także rzucało się w oczy. Ale jednak pani profesor sam sobie zaprzeczał. Tak. Bo najpierw mówi, że Kamiński mu powiedział wcześniej, potem, że się dowiedział później, potem, że on coś wiedział, potem, że nie wiedział. No mylił się w tych zeznaniach. Pani tylko redaktor, cała otoczka godzin, sprawiła, że wielu to uciekło. Tyle godzin. To można się zaplątać, zwłaszcza jeśli człowiek nie idzie prostą ścieżką mówienia no prawdy, no jej, czego ja tutaj szukam. No mówienia tam jednego. No tutaj się zaplątał, ale przez tyle godzin to ja mu wybaczam. Ale poza tym, no cały czas widać było, że ta komisja lekceważy i błędem tej komisji największym, tak po mojemu, jest jedna rzecz, no, ten Pegasus, że to oni powinni jednak stawiać w tych następnych przesłuchaniach też. Nie o to chodzi, żeśmy go mieli, bo pan Kaczyński całe glosy, no przecież mają i Niemcy, i Anglicy, i Amerykanie. I czego akurat nikt nie udowodnił, no ale dobrze. Że, no tak, i że takie trzeba mieć, bo bezpieczeństwo. Nie o to chodzi. Chodzi o to, jak się tego narzędzia używa. Cyjanek potasu też sądzę po szpitalach jest, co nie znaczy, że można go dosypać każdemu w dowolnym momencie, prawda? I więc, że tutaj jak gdyby i przewodnicząca, i ci pytający sobie chyba nie uświadamiają, że to trzeba trzymać, to zależy jak używano i czy wolno im było w taki sposób używać. Oby wyciągnęli doświadczenia wyszło. Na następne przesłuchanie. Po drugie, no, że bardzo będą zastawiać panowie pisowcy. Pana prezesa było jasne i oczywiste, więc przewodnicząca jednak powinna po pierwszych występach, że tak to nazwę, wyrzucić tych panów, co by, jak sądzę, troszeczkę ostudziła atmosferę. Za długo z tym czekała. No i wreszcie nie...
jak gdyby nie przyciskano pana Kaczyńskiego do ściany tam, gdzie ewidentnie można było, bo takie zadanie pytania, notabene pytania, należy zadawać z całym szacunkiem, to tak przy okazji. Tutaj naprawdę się posypało po obu stronach, że jak to, panie prezesie, to znaczy, że pana wiedza była taka, że pan nie sprawdzał swoich podwładnych, tylko wierzył im na słowo honoru. No a nie po to był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, no właśnie, prawda? I tego się trzymać, no bo to by Polacy, którzy nie chcą się wgłębiać tam pieniądze z takiego, siakiego paragrafu, bo za dużo tego, za dużo tych drobnych informacji. Natomiast takie coś, no jak to, to ty nie sprawdzałeś, to by dotarło bardziej, no. Także trzeba by przemoderować troszkę te pytania. Można pytać o to samo na różne sposoby. To się nie stało. Wydawało się, politycy pytają. Politycy pytają. Tu dyplomaci byliby lepsi, bo oni wiedzą, że od sposobu, w jaki się pyta, w dużej mierze zależą efekty. No taka prawda. Oby wyciągnięto wnioski na następny raz. Pani profesor, ja już obiecałam koledze, który będzie za chwilę rozpoczynał program, że zakończymy o tej godzinie, ale króciutko i ciekawa jestem, czy będzie pani umiała tak króciutko odpowiedzieć na to pytanie. Studniówka rządu, a właściwie 100 dni, w piątek. Tak w skali od 1 do 10. Jakie pani zdaniem radzi sobie nowa władza i czy rozczarowuje? Nie powinna rozczarowywać, tylko pewnych rzeczy nie pilnuje. Żeby nie rozczarować, trzeba też trochę Polaków kochać, bo w tym chaosie, w którym nam się jednak żyje coraz trudniej i wojną grozi, to my jeszcze chcemy być uspokajani i kochani. Ten, kto będzie... Tego brakuje trochę, pani ale zdaniem. Oczywiście. To jak gdyby tak z prędkości tego brakuje. Tutaj chociażby cała ta szarża pana Sikorskiego z tą dyplomacją. Generalnie słuszna. Ale czy to się tak powinno odbyć? Tutaj już bym dyskutowała. Chociaż twierdzę, generalnie słuszna i można ją świetnie Polakom wytłumaczyć. I ja nawet myślałam dzisiaj, że będzie mi dane. No ale nie jest mi dane. Trudno. Umawiamy się na następny raz, bo ta historia będzie się ciągnęła jeszcze, pani profesor, jak sądzę. Nie dziwię się. Nie, no kilka bardzo dni. Dobrze. Chętnie przyjmę tutaj to wezwanie na ten plac boju. To ja już państwa uspokajam. Pani profesor niedługo się pojawi, bo państwo zawsze pytają, kiedy pani będzie. Więc niedługo. Jakoś za chwilę to załatwimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, państwa gościem. I tą rozmową kończymy dzisiejsze wydanie Ekspresu. Bardzo państwu dziękujemy. Spokojnego, dobrego dnia i dobrego tygodnia dla państwa. Wracamy jutro o godzinie 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, kłaniamy się. A teraz już raport i Tomek Walczak. Dzień dobry, to jest raport. Ja nazywam się Tomasz Walczak. Witam państwa serdecznie. Jest już ze mną też mój gość dzisiejszy, poseł Adrian Zandberg, partia Razem, koalicyjny klub Lewicy, prosto ze szlaku kampanijnego, bo jak wiadomo, wybory za chwilę samorządowe. Dzień dobry, panie pośle. Oho, tutaj widzę, że zniknął na chwilę pan poseł. To ja mam... Czy mamy pana posła? Halo, halo? Czy mnie słychać? Widzimy się i słyszymy. Dzień dobry, panie pośle.
to dobrze. Dzień dobry, pozdrawiam z Trójmiasta. Tak jest, tak jak zapowiedziałem, jest pan na kampanijnym szlaku, więc cieszę się, że udało się też znaleźć chwilę dla nas w tym szaleństwie. A jest o czym porozmawiać, bo ważna rzecz, która pana też bulwersuje i myślę, że wielu ludzi też może trochę zdziwić 1 kwietnia, bo od 1 kwietnia będzie zlikwidowany ten zerowy podatek VAT na żywność, zostanie przywrócona ta stawka 5%. No i pan no nie jest za szczęśliwy z tego powodu, że te 5% wraca. Więc czemu pan się tak bulwersuje? Bo od razu może powiem, że nie wszyscy na lewicy podzielają pana zbulwersowanie. Uważam, że to jest błąd, że podniesienie tej stawki VAT od 1 kwietnia to nie jest dobry pomysł. Zresztą powiedzieliśmy to otwarcie panu ministrowi Domańskiemu, Ministerstwu Finansów. Przedstawiliśmy tę argumentację w skierowanym do ministerstwa piśmie. To jest błąd, ponieważ nie osiągnęliśmy jeszcze trwale celu inflacyjnego, a podniesienie stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe, na żywność, no, będzie oznaczało po prostu ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że to tempo inflacji znowu o tyle, o ile podnosimy VAT, wywoła efekt inflacyjny. Ale poza taką sferą rozważań makro i rozważań ekonomicznych jest też sprawa bardzo prosta. Znaczy, stawki VAT mają to do siebie, że jeżeli chodzi o żywność, jeżeli chodzi o produkty pierwszej potrzeby, to szczególnie mocno dotykają tych gospodarstw domowych, które są biedniejsze. To jest po prostu prosta zależność. Jeżeli mam mało, to więcej proporcjonalnie z tego, co mam, wydaję na przetrwanie, na czynsz i na jedzenie. I w związku z tym podatek VAT tym się różni od podatku dochodowego, że nie jest podatkiem, który w większym stopniu płacą, czy też powinni płacić ci, którzy są zamożniejsi, tylko ten podatek VAT w większym stopniu uderza w tych, którzy są ekonomicznie słabsi. Dlatego Lewica nigdy nie była szczególnie entuzjastycznie nastawiona do tego, żeby utrzymywać polskie państwo przede wszystkim z podatków od konsumpcji, a tak niestety w dużym stopniu ciągle jest. My uważamy, że razem, że polskie państwo powinno w większym stopniu utrzymywać się nie z opodatkowania koszyka zakupowego w spożywczaku, tylko z opodatkowania dużego biznesu, z opodatkowania dochodów kapitałowych, z opodatkowania wielkiej własności. To byłoby zdrowsze niż ten model, który mamy w Polsce, który odziedziczyliśmy po latach 90., kiedy to opodatkowanie koszyka w markecie, mówiąc obrazowo, było tym najprostszym sposobem na to, żeby spiąć koniec z końcem w budżecie państwa. No i chyba ten budżet państwa i jego spięcie jest głównym celem, tak jak sądzę, bo są wyliczenia, że to 13 miliardów złotych te przywrócenie 5% stawki VAT miałoby przynieść. Ryszard Petru, trzecia droga, znany, niektórzy mówią ekonomista, niektórzy, że demiurg ekonomiczny, przekonuje, skądś te podatki trzeba, skądś te pieniądze do budżetu trzeba brać. No i właśnie z tych podatków pośrednich chce. To jest znowu pana zdanie, tak jak pan tutaj nakreślił właśnie, że znowu uderzenie w tych najbiedniejszych, to jest taka próba trochę oszukania rzeczywistości, że nie chcemy zwiększać podatków dla najbogatszych, bo boimy się ich reakcji, boimy się ich protestu, boimy się, że mają duży głos, więc mogą po prostu nam zaszkodzić, a zawsze tak po cichu wprowadzenie takiego pośredniego podatku jest po prostu łatwiejsze, co tu dużo mówić. No, ja widzę tu pewną niekonsekwencję w tym, co mówi Ryszard Petru i co w ogóle mówią liberałowie, bo z jednej strony mówią, że trzeba podnieść podatki na żywność, ignorując to, że one uderzą w większym stopniu w osoby, które są biedniejsze, a z drugiej strony żądają tego, żeby wprowadzić nowe przywileje, tak naprawdę podatkowo-składkowe, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, dla zamożnych przedsiębiorców. Więc z jednej strony wyjmujemy kilkanaście miliardów złotych z kieszeni biedniejszych podatników przy pomocy stawki VAT, a z drugiej strony mamy wprowadzić kosztujące grube miliardy złotych
przywileje składkowe dla biznesu, także dla tego dużego biznesu, także dla ludzi, którzy mają dochody po 1-2 miliony złotych rocznie. No więc dla mnie to się po prostu, to rozumowanie się nie broni, chyba że chodzi o to, tym, którzy proponują takie rozwiązania, żeby przesunąć pieniądze z kieszeni biedniejszych do kieszeni bogatszych. No ale na to naszej zgody oczywiście nie będzie. No i oczywiście jest też pytanie, bo tak jak wspomniałem, no nie, w Lewicy, w klubie Lewicy, bo nie mówię, że w partii Razem, ale ogólnie w tej koalicyjnym klubie Lewicy, no jest takie podzielone zdanie, no bo niektóre pana koleżanki, jak minister Dziemianowicz-Bąk czy Anna Maria Żukowska, no mówią, no dobrze, no trzeba to zrobić, no bo to inflacja jest rzeczywiście niższa, żaden moment nie jest dobry, a to dobrze może, że po świętach, bo ludzie teraz będą robić zakupy, no to jeszcze tego nie odczują. No więc być może rzeczywiście to najlepszy z możliwych momentów został wybrany do przywrócenia tej 5-procentowej stawki VAT, bo wiemy, że prędzej czy później zostałaby ona przywrócona. Po pierwsze, moment nie jest dobry dlatego, że jeszcze nie osiągnęliśmy w sposób trwały celu inflacyjnego. W tym sensie ta decyzja jest po prostu przedwczesna. Natomiast ja myślę, że my co do zasady powinniśmy rozpocząć w Unii Europejskiej rozmowę na ten temat, czy wymuszanie opodatkowania podstawowej żywności, tej naprawdę podstawowej, tej, której potrzeba, żeby przetrwać, to jest dobry kierunek i czy nie powinniśmy tutaj na poziomie europejskim pójść w inną, nieco bardziej społecznie sprawiedliwą stronę. Natomiast wie pan, ja myślę, że przed nami w najbliższych miesiącach będzie sporo dyskusji o sprawach podatkowo-składkowych, mówiąc najszerzej, bo widzę niestety po stronie liberalnej taką chęć, żeby bardzo mocno ulżyć tym, którzy mają się nieźle, żeby wprowadzać ulgi podatkowe, ulgi podatkowo-składkowe dla tych, którzy mają bardzo wysokie dochody. To abstrahując nawet od tego, że moim zdaniem to nie jest sprawiedliwe, to jest kwestia ubytku w dochodach państwa. No bo jeżeli wprowadzimy, jak to się marzy środowiskom liberalnym i biznesowym, uprzywilejowanie składkowe dla przedsiębiorców, takie, żeby oni praktycznie nie płacili składki zdrowotnej, no to będzie oznaczało olbrzymią wyrwę w dochodach Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli w pieniądzach na szpitale i na przychodnie. I wtedy są dwie drogi rozwiązania takiego problemu. Jedna jest taka, że będziemy zabierać pieniądze komuś innemu, czyli na przykład podnosić podatki na żywność i z tego będziemy finansować te przywileje dla przedsiębiorców. A z drugiej strony, no to jest taka, że będziemy mniej wydawać na ochronę zdrowia. Moim zdaniem obydwie te rzeczy to byłby błąd. Po pierwsze, dlatego że my w Polsce już i tak jesteśmy krajem, w którym ludziom, którzy mają niskie dochody, żyje się trudno. A ten drugi wariant jest naprawdę groźny, ponieważ my w Polsce wydajemy na publiczną ochronę zdrowia zdecydowanie za mało pieniędzy. W skali, w porównaniu do PKB, powinniśmy wydawać 8% PKB. Jesteśmy od tego celu oddaleni o grube dziesiątki miliardów złotych. Wyjmowanie kolejnych pieniędzy z publicznej ochrony zdrowia będzie oznaczało, że jeszcze bardziej wydłużą się kolejki, że jeszcze bardziej zdrowie stanie się klasowym przywilejem bogatych. Więc czekają nas moim zdaniem w najbliższych miesiącach dość istotne spory na ten temat. Natomiast ja mówię jasno i żeby nie było żadnych wątpliwości, jeżeli ktoś takie wątpliwości ma, że Razem nie przyłoży ręki ani do przesuwania pieniędzy z kieszeni biednych do kieszeni bogatych, ani do zabierania pieniędzy z publicznej ochrony zdrowia. No, panie pośle, wspomniał pan o tej składce zdrowotnej, to jest rzeczywiście istotne też z racji tego, że na tym ma wisieć koalicja. Pan w ogóle wierzy, że trzecia droga zabierze swoje zabawki i przeniesie się do innej piaskownicy, bo po prostu na przykład ta obniżona stawka nie zostanie przegłosowana. Bo jak rozumiem, o ile stawka na żywność VAT-u gdzieś dzieli lewicę, to lewica dość chyba jednym głosem mówi w sprawie obniżenia tej składki zdrowotnej. No,
wychodząc z tego rozumowania, o którym pan wspomniał, to znaczy albo tańsza służba, źle funkcjonująca służba zdrowia, albo dokładanie z innych części i większe obciążanie tych biedniejszych Polaków, żeby to się wszystko spięło. Ja bym chciał usłyszeć wprost i jasno od przedstawicieli środowisk liberalnych, jak wyobrażają sobie funkcjonowanie publicznej ochrony zdrowia za jeszcze mniejsze pieniądze niż teraz. To jest moim zdaniem też wprost sprzeczne z wieloma obietnicami, które zostały złożone i słusznie zostały złożone w trakcie kampanii wyborczej jesienią zeszłego roku. Więc my będziemy konsekwentnie stać na tym stanowisku. Proszę mnie zwolnić od odpowiedzi na pytanie, co zrobi trzecia droga w sprawie swojego dalszego uczestnictwa w rządzie, bo myślę, że lepiej to pytanie kierować do przedstawicieli trzeciej drogi. Natomiast myślę, że to, co jest najważniejsze, to jest odpowiedź na pytanie, jak mają funkcjonować usługi publiczne i za co mają funkcjonować usługi publiczne. I odpowiedzi na to pytanie ze strony środowisk liberalnych, które chcą ograniczenia składki dla biznesu, niezależnie od tego, ile ten biznes zarabia, ja po prostu tej odpowiedzi nie słyszę. I wydaje mi się to po prostu nieodpowiedzialne. No ja tak sobie tam przypominam też te obietnice wyborcze trzeciej drogi z kampanii wyborczej, w której z jednej strony mówili, że ta niższa składka zdrowotna powinna być, z drugiej obiecywali skrócenie kolejek do lekarzy. Tak trochę trudno sobie wyobrazić, jak miałoby to funkcjonować, bo to jest trochę takie przekonanie, które towarzyszy nam chyba od ponad 30 lat w Polsce, że z jednej strony chcemy mieć niskie podatki i płacić jak najmniej państwa, a z drugiej oczekujemy tych usług publicznych na najwyższej światowym poziomie. Trochę w tę stronę szły te obietnice trzeciej drogi, no i wiemy, że to się tak nie spina do końca. No, przede wszystkim trzeba sobie zadać jedno pytanie. To znaczy, czy to jest sprawiedliwe, żeby ktoś, kto zarabia 100 tysięcy albo 200 tysięcy miesięcznie, płacił niższą składkę niż pracownicy, których zatrudnia. Bo to proponują dzisiaj środowiska neoliberalne. Ja uważam, że to jest po prostu niesprawiedliwe. Jeżeli ktoś zarabia dużo, to powinien też dorzucać się do wspólnego kociołka, bo zarabia dużo nie dlatego, że sam te środki po prostu wytworzył w magiczny sposób, tylko dlatego, że zarabia je w takim konkretnym społeczeństwie, w którym żyje i w którym działa jego firma. Ja moim przyjaciołom, z którymi o tym rozmawiam, którzy prowadzą firmy, z sukcesami większe, mniejsze. Kiedy rozmawialiśmy o tym parę lat temu, o tym problemie, zadawałem takie pytanie. Wyobraź sobie, że twoja firma z dnia na dzień przeniosła się z Polski na przykład do jakiegoś zniszczonego przez dyktaturę biednego kraju w Azji Południowo-Wschodniej albo w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie nie ma usług publicznych, nie ma szkoły, nie ma szpitali, nie ma pieniędzy na transport publiczny. Jak działa twoja firma? No, jak przeprowadzili sobie w głowie to ćwiczenie intelektualne i wyobrazili sobie, jak działa ich firma, to odpowiedź była prosta. Ich firma przestaje zarabiać pieniądze i przestaje być możliwe to, żeby mieli wysokie dochody. Więc warto być tego świadomym, że biznes działa w jakimś otoczeniu społecznym. Biznes korzysta na tym, że są usługi publiczne, że jest dobrze działające państwo, że jest wyedukowana, zdrowa, spora grupa pracowników, których wieloma potrzebami zajmuje się społeczeństwo poprzez usługi publiczne. Więc warto mieć to na uwadze i z tego też powodu jest rzeczą po prostu na miejscu, żeby skoro korzysta się w bardzo dużym stopniu z tego, że usługi publiczne działają, żeby się do nich po prostu uczciwie dorzucać. Te propozycje, żeby ulgami obejmować najbogatszych, a finansować to z podatków ściąganych od najbiedniejszych, są moim zdaniem po prostu nieuczciwe i niesprawiedliwe. No jak państwo widzą, i VAT na żywność, i składka zdrowotna łączą się w jakimś przedziwnej konstrukcji, która jednak w tych pomysłach, które, tak jak to przedstawia poseł Zandberg, w propozycjach trzeciej drogi tych liberalnej części koalicji, no jest przeciwko tym najbiedniejszym i ciekaw jestem, jak to rzeczywiście będą zareagować, bo też tak już kończąc, panie pośle, bo koalicja, którą przecież też popieracie, no, zaczynała urzędowanie z tymi hasłami takimi prospołecznymi, no zostawiania tych wszystkich usług publicznych, rozwijania ich nawet
meta niezwijania. Były podwyżki dla nauczycieli, to też takie no, prospołeczne przecież działanie. No i co teraz? To takie instynkty stare z liberałów wychodzą, bo w końcu nie zostali tymi socjaldemokratami, jak wielu sądziło. Jak pan na to patrzy, no, współpracując z nimi? Razem nie weszło do rządu, ponieważ w trakcie rozmowy o tym, jak ma wyglądać plan rządzenia i umowa koalicyjna, w sprawach, które były dla nas kluczowe, takich jak podniesienie nakładów na publiczną ochronę zdrowia, liberalizacja ustawy antyaborcyjnej, ale też podniesienie środków na rozwiązanie problemu mieszkaniowego, usłyszeliśmy w trakcie tych negocjacji dosyć twarde nie. Jesteśmy po prostu w związku z tym konsekwentni. Będziemy wspierali dobre posunięcia, rozsądne posunięcia, takie jak wspomniana przez pana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli. Natomiast jeżeli będą pojawiały się propozycje złe, nierozsądne, uderzające w szerokie grupy społeczne, to będziemy o tym mówić otwarcie i nie będziemy się gryźć w język. Wydaje mi się, że to jest zupełnie irracjonalne, żeby dzisiaj, tu i teraz, kiedy Polska potrzebuje dochodów publicznych, jeżeli chodzi o usługi publiczne, wyjmować olbrzymie środki na stworzenie nowych przywilejów dla jednej konkretnej grupy. Mówię o tym otwarcie. A mówił to Adrian Zandberg, poseł partii Razem, członek koalicyjnego klubu Lewicy. Bardzo panu dziękuję za to, że gdzieś tam w tym kampanijnej przygodzie udało się znaleźć też czas, żeby porozmawiać z nami. Miłego dnia życzę panu posłowi. Państwu też życzę miłego dnia. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam i do zobaczenia już wkrótce.